Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. Tym razem wybrałem materiały o śledztwach z czasów PRL. Na premierowe odcinki podcastu zapraszam w każdy poniedziałek. Słuchaj na YouTube, Spotify i wszystkich aplikacjach podcastowych. Sprawa Antoniego Kosidły. W późny środowy wieczór 12 stycznia 1983 roku dyżurny Komendy Miejskiej Milicji w Szczecinie odebrał najtragiczniejsze tamtego dnia zgłoszenie. Jedna z mieszkanek kamienicy przy ulicy Gorkiego 32 alarmowała, że u jej sąsiadki, która mieszkała pod trzynastką, ulatnia się gaz. Ten charakterystyczny zapach unosił się po całej klatce schodowej. Kobieta pukała do drzwi, ale nikt jej nie otworzył. Odniosła wrażenie, że za zamkniętymi na klucz drzwiami usłyszała ciche pojękiwanie. Może był to stłumiony płacz dziecka? Tego akurat sąsiadka nie była pewna. Wyciek gazu stanowił poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców całej kamienicy. W każdej chwili mogło przecież dojść do wybuchu. Dlatego dyżurny milicjant zgłoszenie potraktował bardzo poważnie. Na miejsce zaraz wysłano dwóch mundurowych. Po przybyciu pod wskazany adres, w pierwszej kolejności milicjanci zakręcili główny zawór gazu w budynku. Później skierowali się pod trzynastkę. Walili w drzwi, ale odpowiedziała im tylko głucha cisza. Nie było czasu do namysłu, więc od razu wyważyli drzwi do tego mieszkania. Następnie, zakrywając nosy i usta, ostrożnie weszli do środka. Wewnątrz panowała ciemność, tylko w niewielkim stopniu rozjaśniona światłem ulicznych latarni. Gaz rzeczywiście było czuć w całym mieszkaniu. Milicjanci weszli do kuchni i zakręcili wszystkie cztery palniki kuchenki gazowej. Następnie otworzyli okna, aby to mieszkanie trochę przewietrzyć. Zgasili też płomień, który palił się w bojlerze w łazience. Dopiero po kilku chwilach dostrzegli, że na podłodze w dużym pokoju leży związane dziecko. Choć jedenastolatek wciąż dawał znaki życia, był nieprzytomny. Wezwano pogotowie ratunkowe. Chłopiec natychmiast został oswobodzony i wyniesiony przez jednego z milicjantów na klatkę schodową. Drugi milicjant w tym czasie przeczesywał mieszkanie w poszukiwaniu matki dziecka i znalazł ją na tapczanie. Była zupełnie naga i przykryta do pasa kołdrą. Sprawdził jej oddech i tętno. Kobieta była jednak martwa. W pierwszej chwili milicjanci sądzili, że w tym mieszkaniu doszło do rozszerzonego samobójstwa. Że to matka związała własnego syna, a potem odkręciła gaz, aby chłopiec nie mógł go zakręcić. Jednak później, gdy milicjanci zapalili światło w pomieszczeniu, ich oczom ukazał się makabryczny widok, który potencjalne samobójstwo zmienił w niezwykle brutalne zabójstwo. Skalę obrażeń kobiety wykazała późniejsza sekcja zwłok. Na twarzy sińce i wybroczyny. Złamanie nasady nosa, rany tłuczone dziąseł i krawędzi języka, wybite dwa zęby. Znaczne przekrwienie głowy, obrzęk mózgu, liczne przebiegnięcia krwawe wokół ust. Bruzda przebiegająca poprzecznie przez szyję wskazuje, że przyczyną śmierci było gwałtowne uduszenie. Takie obrażenia, pomimo całej ich drastyczności, nie były jednak niczym niezwykłym w przypadku ofiar zabójstw. Znacznie dziwniejsze okazało się to, co morderca po sobie zostawił. Na ciele martwej kobiety, zwykłym długopisem, napisał taki oto tekst. Za zdradę. Kapuś czerwony KPN. 18 grudnia 82. Zawarty w tym makabrycznym napisie skrót KPN oznaczał Konfederację Polski Niepodległej. Założone w roku 79 ugrupowanie polityczne o charakterze antykomunistycznym, w którego skład wchodziło kilka tysięcy ówczesnych opozycjonistów. Wtedy od ponad roku w Polsce trwał stan wojenny. Zakończy się on dopiero pół roku później. Zbrodnie z ulicy Gorkiego początkowo uznano więc za zabójstwo polityczne. Całą sprawą natychmiast zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa.
Tym bardziej, że ofiarą okazała się być 26-letnia Barbara K., córka majora milicji, będącego szefem Wydziału Dochodzeniowego Komendy Wojewódzkiej Milicji w Szczecinie. Władze założyły, że polityczne podziemie zaczęło wykonywać wyroki śmierci na szczecińskich tajnych współpracownikach SB. Napis na ciele ofiary spowodował, że do zakrojonego na szeroką skalę śledztwa włączyli się agenci komunistyczni. Milicjanci z Wydziału Kryminalnego usłyszeli, że schwytanie zabójcy mają traktować priorytetowo. Sprawa była traktowana przez naszych przełożonych bardzo prestiżowo, ponieważ zamordowaną była córka majora milicji i dlatego bardzo szybko powołano grupę operacyjną. W dość dużym składzie, jak na tamte czasy. Mieliśmy zielone światło na wszelkie możliwe działania i bardzo dużą samodzielność. Jednak już po kilku dniach wersja o politycznym motywie zbrodni szybko została porzucona. Okazało się, że ofiara nie miała nic wspólnego ani z SB, ani z prześladowaną przez komunistyczne władze opozycją. Wtedy pojawił się zupełnie nowy kierunek w tym śledztwie. Przeszukanie mieszkania Barbary przyniosło nieoczekiwany zwrot. Na stole, w wazonie, znajdowały się trzy świeże, cięte goździki. Najprawdopodobniej zostawił je sprawca, a to mogło świadczyć o tym, że przyszedł do swojej ofiary z towarzyskimi odwiedzinami. I to potwierdziła sąsiadka Barbary, która zeznała, że w dniu dokonania zbrodni widziała na klatce schodowej nieznanego jej mężczyznę, który trzymał w ręku bukiet kwiatów. Zapytany przez nią o to, na kogo czeka, odpowiedział, że na bliską znajomą spod trzynastki. Zdaniem świadka, człowiek ten czekał na Beatę kilka godzin. Ważniejsze okazało się jednak inne znalezisko. W kuchennym zlewie stała szklanka z niedopitym czajem. Tak w gwarze więziennej nazywa się bardzo mocną herbatę pitą przez osadzonych w celu odurzenia. A więc nieznany sąsiadce gość nie tylko przyniósł kwiaty, ale poprosił również o ten specyficzny napój. Milicjanci zaczęli podejrzewać, że zabójcą mógł być jakiś więzień, który opuścił zakład karny krótko przed dokonaniem morderstwa. Ten trop stał się jeszcze bardziej prawdopodobny, gdy prześwietlono życie prywatne ofiary. Kobieta była w związku z niejakim Edmundem, mężczyzną, który w chwili dokonania zbrodni siedział w goleniowskim więzieniu za spowodowanie wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym. Barbara pisała do niego listy i regularnie go odwiedzała. Znane są w historii kryminalistyki tragiczne wypadki, kiedy niewierna narzeczona jakiegoś więźnia za swoją zdradę została ukarana śmiercią. Niekiedy sprawcą okazywał się być sam zazdrosny więzień. Zdarzało się też i tak, że zamknięty w celi nie mógł dokonać aktu zemsty osobiście i wtedy w jego imieniu sprawcą stawał się wysłany przez niego zabójca. No, najczęściej był to zaprzyjaźniony z nim inny osadzony, który akurat wtedy opuścił więzienie. Milicjanci zastanawiali się, czy w tym przypadku nie mogło być podobnie. Postanowili to sprawdzić. Na podstawie zeznań sąsiadki sporządzono portret pamięciowy mężczyzny z goździkami. Śledczy odwiedzili zakład karny w Goleniowie. Jeden z wychowawców oświadczył, że człowiek z tego portretu pamięciowego przypomina mu jednego z byłych więźniów, który swój wyrok odsiadywał na tym samym oddziale, co chłopak zamordowanej Barbary. Wyszedł on na wolność kilka tygodni przed dokonaniem zabójstwa. Milicjanci poprosili więc o akta osobowe tego człowieka. 34-letni Antoni Kosidło był starym wyrokowcem i recydywistą. Od 1967 roku był pięciokrotnie skazywany na karę więzienia. Łącznie w zamknięciu spędził blisko 17 lat, czyli aż połowę swojego życia. Spośród innych więźniów wyróżniał się tym, że pokryty był niemal całkowicie tatuażami, od stóp do głowy. A w tamtych czasach, no to było bardzo rzadkim zjawiskiem. Co więcej, Kosidło należał do tzw. więźniów grypsujących, z czego był bardzo dumny.
Jak wynika z akt osobowych więźnia, w czasie jego pobytu w zakładach karnych Antoni Kosidło był niezdyscyplinowany jako aktywny uczestnik tzw. drugiego życia więziennego. Uznawał zasady prawidłowej gry psery, przez co odmawiał wykonywania zleconych mu prac oraz sprawiał problemy wychowawcze. Choć podejrzewano, że mógł on dokonać zabójstwa w Szczecinie, śledczy nie mieli żadnych dowodów, które mogłyby pozwolić go aresztować. Postanowili z nim jednak porozmawiać i być może nakłonić go w jakiś sposób do tego, aby się przyznał, jeżeli to rzeczywiście był on. W tym celu milicjanci musieli pojechać do Puław. To była miejscowość w ówczesnym województwie lubelskim i stamtąd pochodził Antoni Kosidło. I według ustaleń śledczych pracował tam jako palacz w jednym z zakładów pracy. Pojawiło się jednak pytanie, jak nakłonić do rozmowy zatwardziałego kryminalistę, który należał do tzw. więziennej gry psery. Tacy ludzie mają zazwyczaj jedną najważniejszą zasadę. Nigdy nie rozmawiać z glinami. Milicjanci wiedzieli, że taki właśnie jest ich podejrzany. Z własnej woli na pewno nic im nie powie, a jeśli go aresztują, być może będzie bardziej skłonny do rozmowy. Ale trzeba było go zatrzymać. Milicjanci wpadli na pewien pomysł. Pojechaliśmy tam, żeby sprowadzić go na komendę. Planowaliśmy zatrzymać go pod jakimś zmyślonym pretekstem, związanym z jakąś miejscową sprawą. Liczyliśmy na to, że jeśli oskarżymy go o cokolwiek, to złamie swoją więzienną zasadę i pogada z nami. W tamtejszym komisariacie zapytaliśmy, czy mają jakieś niewykryte przestępstwa, które moglibyśmy wykorzystać jako pretekst do aresztowania. Mieli dwa niewyjaśnione, świeże gwałty. Postanowiliśmy udawać milicjantów z Lublina, aby zatrzymać go pod tym właśnie pretekstem. Antoni został aresztowany w kotłowni, w której pracował. Plan milicjantów był prosty. Oskarżą go o dokonanie dwóch gwałtów. On się nie przyzna, a oni go przeproszą i będą udawać przyjaznych milicjantów. Liczono na to, że Kosidło, wiedząc, że milicjanci nic na niego nie mają, to zacznie z nimi luźniej rozmawiać. No i może chlapnie coś, co pozwoli powiązać go z zabójstwem 26-latki. A jeśli nie, to przynajmniej będą mieli możliwość przewiezienia go do Szczecina, nawet wbrew jego własnej woli. W końcu były to czasy, kiedy milicjanci mogli sobie na wiele pozwolić w kontaktach z osobami aresztowanymi. W Lublinie od samego początku wszystko szło zgodnie z planem. Jak na członka więziennej gry psery, Antoni był wyjątkowo gadatliwy. Zapytany o rodzinę, chętnie opowiadał o swoim 12-letnim dziecku i byłej żonie, z którą był rozwiedziony. O szkole, w której był najgorszym uczniem. O licznych kradzieżach, których dokonywał jako nastolatek. Gdy tylko temat zszedł na dwa niewyjaśnione gwałty z Puław, ku ogromnemu zaskoczeniu szczecińskich milicjantów, Kosidło do popełnienia tych zbrodni się przyznał. O tym nieoczekiwanym zwrocie akcji natychmiast powiadomiono miejscowego prokuratora. Na komisariat sprowadzono także dwie ofiary, które od razu rozpoznały nieuchwytnego dotąd gwałciciela. Po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych czynności prokuratorskich, milicjanci otrzymali zgodę na pożyczenie sobie aresztowanego i przewiezienie go do Szczecina. Mieli nadzieję, że sąsiadka Barbary rozpozna w nim człowieka z kwiatami, którego widziała na klatce schodowej w dniu zabójstwa. W czasie milicyjnej misji w Puławach w Szczecinie pojawiły się pierwsze dowody łączące gry psującego kryminalistę z ofiarą zabójstwa w kamienicy przy ulicy Gorkiego. Odciski palców pobrane ze szklanki z niedopitym czajem pasowały do tych z akt osobowych Kosidły. Może nie świadczyły one o tym, że był mordercą, ale dowodziły, że był w mieszkaniu ofiary przed jej śmiercią. Okazało się, że Antoni Kosidło był więźniem, który podczas swoich odsiadek bardzo dużo pisał. I nie mam tu na myśli jakiejś autobiografii spisywanej ukradkiem na papierze toaletowym czy w więziennej poezji niskich lotów. Notorycznie pisał więzienne podania i wnioski.
W jego aktach osobowych znaleziono kilkanaście różnego rodzaju pism, które były adresowane m.in. do naczelnika więzienia, do izby chorych czy do sądu. Wszystkie te dokumenty trafiły na biurko eksperta. Biegły po zbadaniu charakteru pisma podejrzanego nie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie osoba pisząca więzienne podania i wnioski wykonała tajemniczy napis na ciele martwej kobiety spod trzynastki. Już na pierwszym przesłuchaniu w szczecińskim areszcie śledczym Kosidło przyznał się do zamordowania Barbary K. Pomimo przynależności do więziennej subkultury, bardzo chętnie opowiedział milicjantom o najdrobniejszych szczegółach swojej zbrodni. Wszystko zaczęło się w czasie, gdy odbywał karę w goleniowskim więzieniu. Tam zaprzyjaźnił się z innym więźniem, Edmundem. Był to chłopak Barbary. Współosadzony opowiadał mu o swojej bliskiej relacji z tą kobietą. Pokazywał Antoniemu zdjęcia i miłosne listy, jakie od niej często dostawał. Narzeczona Edmunda bardzo się Antoniemu podobała. Często marzył, aby zająć miejsce swojego więziennego przyjaciela. Tym bardziej, że Edmund na każdym kroku podkreślał, że Barbara, choć związana z nim, tak naprawdę była wolna i niezależna. Antoni często widywał tę kobietę z okna swojej celi, gdy przechodziła przez więzienne podwórze, gdy chodziła na widzenia z Edmundem. Pewnego dnia postanowił zrobić na niej wrażenie. Zaczepił ją, krzycząc w jej stronę miłosne wyznanie, używając do tego więziennej gwary. Barbara natychmiast odpowiedziała mu tym samym językiem, jednak w sposób wyjątkowo obraźliwy. To słowo, jakim określiła wytatuowanego adoratora za zakratowanego okna, sprawiło, że słyszący to inni więźniowie zaczęli się z niego głośno śmiać. Kosidło wpadł w szał. Jeszcze nigdy nie poczuł się w więzieniu tak bardzo publicznie znieważony. To właśnie wtedy obiecał sobie, że przy pierwszej możliwej okazji dokona zemsty. Cierpliwie czekał na dzień, kiedy w końcu opuści zakład karny. W tym czasie wszystko drobiazgowo planował. Zapamiętał też adres zamieszkania Barbary, który widział na listach, które pokazywał mu Edmund. Goleniowskie więzienie opuścił 23 listopada 1982 roku. Swoje pierwsze kroki od razu skierował na dworzec, skąd dojechał do Szczecina. Zemsta nie mogła przecież czekać. Tamtego dnia Kosidło miał jednak pecha, ponieważ na dworcu głównym w Szczecinie został zatrzymany do kontroli przez patrol milicji. Choć po wylegitymowaniu puszczono go wolno, wystraszył się. Wydawało mu się, że milicjanci śledzą go i tylko czekają na pretekst do aresztowania. Zrezygnował ze swoich planów i wrócił do rodzinnych Puław. Tam podjął pracę jako palacz. Ale nie mógł zapomnieć o tym upokorzeniu, jakie doświadczył ze strony tej kobiety. Niespełna 2 miesiące później poczuł, że dłużej nie może już czekać. Wieczorem 11 stycznia 1983 roku Kosidło nie pojawił się w pracy. Zamiast do kotłowni poszedł na dworzec kolejowy. Stamtąd, po kupieniu kilku bandaży, odjechał do Szczecina. Na miejsce dotarł następnego ranka, w towarzystwie dawnego kolegi z więziennej celi, którego spotkał w pociągu. Zanim się rozdzielili, wypili jeszcze po kilka piw w jednej ze szczecińskich pijalni. Następnym przystankiem na drodze krwawej zemsty Kosidły była kwiaciarnia. Kupił 3 cięte goździki. Czerwone, bo Edmund powiedział mu kiedyś, że to jej ulubiony kolor. Kwiaty miały nadać jego wizycie wszelkie pozory serdeczności. Około południa pojawił się przed kamienicą na ulicy Gorkiego 32. Wszedł do środka. Chwilę później zadzwonił do drzwi oznaczonych numerem 13. W mieszkaniu nie było jednak nikogo. Kosidło nie miał najmniejszego zamiaru rezygnować. Postanowił poczekać. Był przecież cierpliwy. Nic tak nie uczy cierpliwości, jak 17 lat spędzonych w różnych więzieniach. 5 długich godzin stał na klatce schodowej.
Zapytany przez jedną z mieszkanek, kim jest i na kogo czeka, odpowiedział, że przyjechał z daleka w odwiedziny do znajomej spod trzynastki. Wtedy dowiedział się, że Barbara zazwyczaj wraca z pracy około 17. Kosidło spojrzał na zegarek i uśmiechnął się pod nosem. Zostało mu jeszcze kilka minut. 26-latka pojawiła się punktualnie. I wtedy okazało się, że Kosidło nie przewidział wszystkiego. Kobieta wróciła do domu z 5-letnim synkiem. Edmund nigdy nie mówił mu o dziecku. Przez chwilę Antoni zastanawiał się, dlaczego. Może to nie było jego dziecko. Może nie wiedział o istnieniu tego chłopaka. Co powinien z nim teraz zrobić? Przecież nie chciał robić mu krzywdy, ten dzieciak nic mu nie zrobił. To nie o niego mu chodziło. Po chwili wszystkie te pytania i wątpliwości zeszły jednak na dalszy plan. Zemsta, tylko to się dla niego liczyło. Ona go tutaj sprowadziła. Podszedł do niej, gdy otwierała drzwi. Grzecznie się przywitał i przedstawił. Powiedział, że przysyła go Edmund, że ma od niego bardzo ważną wiadomość do przekazania, że w tym celu przyjechał z bardzo daleka i chętnie by się czegoś napił. Barbara zaprosiła go do mieszkania. Zaproponowała posiłek. Na stole postawiła butelkę rozcieńczonego spirytusu i dwa kieliszki. Gość z Puław do obiadu poprosił o czaj. I nie musiał kobiecie tłumaczyć, czym jest ten napój i jak się go przyrządza. Następnie 2 godziny spędzili w miłej atmosferze. Coraz bardziej odurzony zarówno czajem, jak i wypitym spirytusem Kosidło zaproponował Barbarze odbycie stosunku. I choć spotkał się ze stanowczą odmową, zachował spokój i nie dał po sobie poznać, że się wściekł. Dopiero gdy kobieta wspomniała, że niedługo będzie musiała wyjść do swoich rodziców, wiedział, że oto właśnie wybiła dla niego długo wyczekiwana godzina zemsty. Wstał od stołu i ze spokojem zdradził prawdziwy powód swojej wizyty. Przypomniał sytuację z więziennego dziedzińca i to straszne słowo, które wykrzyczała w jego stronę. Słowo, którego nigdy nie zapomniał i którego nie mógł jej darować. Kiedy przerażona kobieta poderwała się z krzesła, zaczął ją bić po głowie i twarzy. Uderzał kantem dłoni z taką siłą, że Barbara upadła na tapczan. Jej syn, gdy to wszystko zobaczył, zaczął płakać. Kosidło uderzył wtedy chłopca, a następnie związał go i zakneblował mu usta bandażem. Gdy kobieta próbowała podnieść się z tapczanu, ponownie zaczął ją bić. Osłabioną i pobitą zakneblował, rozebrał do naga, związał bandażem i zgwałcił, a po tym wszystkim udusił. Po umyciu się, zapaleniu papierosa i krótkim odpoczynku, Kosidło doszedł do wniosku, że kobieta nie żyje. Wtedy wyjął z jej ust knebel i rozciął bandaż, którym była związana. Później zmył z podłogi plamy krwi. Na ciele martwej kobiety napisał długopisem wiadomość mającą skierować milicję na fałszywy trop. Następnie ubrał się. Zanim wyszedł z mieszkania, zapalił płomień w bojlerze łazienkowym. Odkręcił też wszystkie 4 palniki w kuchence gazowej. Liczył na to, że z odpowiednim opóźnieniem dojdzie w mieszkaniu do wybuchu gazu i tym samym spowoduje zniszczenie wszystkich ewentualnych dowodów i śladów. Wychodząc, zabrał ze sobą jeszcze kilka wartościowych przedmiotów, trochę gotówki i 15 paczek papierosów. Taki złodziejski odruch, którego nigdy się nie wyzbył. Nie chciał wracać do domu z pustymi rękami. U dziecka Barbary rozpoznano zatrucie gazem. Stan chłopca był ciężki. Natychmiast poddany został intensywnej terapii. Na szczęście zakończyła się ona pełnym sukcesem. Tydzień później chłopiec został wypisany ze szpitala w stanie dobrym. Trafił pod opiekę swojej babci. Po powrocie do Puław, Kosidło był pewny, że milicja nigdy nie trafi na jego ślad. Popełnił przecież zbrodnię doskonałą. Nie wiedział co prawda, czy ostatecznie w mieszkaniu Barbary doszło do wybuchu gazu, a nawet jeśli nie, to był przekonany, że pozostawiony przez niego napis na ciele spowodował, że milicja poszukiwała mściciela zabójcy wśród miejscowych opozycjonistów. Jej ojciec był przecież oficerem milicji, więc na pewno miał wielu wrogów.
Po przyznaniu się Antoniego Kosidły do popełnienia zabójstwa, sporządzenie aktu oskarżenia było tylko formalnością. Dołączono do niego również dwa gwałty, których dopuścił się w Puławach niespełna 3 tygodnie po wizycie w Szczecinie. Dodatkowo oskarżono go o kradzież mienia i pieniędzy należących do zmarłej. Całość zamykał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa wybuchu gazu, które zagrażało zdrowiu lub życiu kilkunastu rodzin zamieszkujących kamienicę. Kosidle przydzielono obrońcę z urzędu, młodego i niedoświadczonego adwokata. Po przeciwnej stronie stanęła bardzo doświadczona pani prokurator. W trakcie procesu na sali rozpraw oskarżony podtrzymał swoje przyznanie się do winy. Stwierdził, że zabił Barbarę, ponieważ kobieta obraziła go i znieważyła, używając słowa, którego nie mógł jej darować. Nie chciał jednak powtórzyć tego, co dokładnie powiedziała do niego kobieta. Pytano o to przez swojego obrońcę, wielokrotnie odmawiał udzielenia tej odpowiedzi. Młody obrońca chciał uratować swojego klienta przed karą śmierci. Liczył na to, że okolicznością łagodzącą będzie tak zwane zaleganie afektu, czyli afekt długotrwały, polegający na długim rozpamiętywaniu urazy i poczucia doznanej krzywdy. Aby zaprezentować w sądzie stan emocjonalny swojego klienta na słowa zamordowanej, obrońca zdecydował publicznie zdradzić to najgorsze słowo, jakie Kosidło usłyszał pod swoim adresem. Do zalegania afektu pasowało między innymi to, że mój klient nie chciał nikomu zdradzić, czym obraziła go ofiara. A była to obraza, która nim wstrząsnęła. W sądzie zapytałem go więc wprost, czy nazwała go cwelem. Wtedy dostał prawdziwego szału i nawet rzucił się w moim kierunku, a siedział za mną dobre pół metra. Musiałem lekko odskoczyć w bok. Takie zagranie młodego obrońcy niewiele pomogło. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że zabójstwo dokonane przez Antoniego nie miało żadnego związku z zaleganiem afektu. Morderca nie działał w stanie silnego wzburzenia, o czym świadczyć miały próby zacierania przez niego śladów. Nie stwierdzono, aby oskarżony działał głównie pod wpływem emocji. W oparciu o analizę akt sprawy i okoliczności czynu należy przyjąć, że czyn miał charakter przygotowany, przemyślany i konsekwentnie doprowadzony do końca. Na jego przebieg mogły mieć oczywiście wpływ emocje, ale nie miały one charakteru afektu fizjologicznego w rozumieniu prawnym. Proces trwał tylko miesiąc. Antoni Kosidło został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Sąd nie dopatrzył się absolutnie żadnych okoliczności łagodzących. Nie dostrzeżono również jakichkolwiek szans na potencjalną resocjalizację. Uznano, że jedyną słuszną i sprawiedliwą karą będzie całkowite wyeliminowanie Kosidły ze społeczeństwa. I 13 grudnia 1983 roku zabójca Barbary usłyszał wyrok. Kara śmierci przez powieszenie. Dodatkowo pozbawienie praw obywatelskich na zawsze. Zdaniem sądu tylko taki wyrok mógł spełnić swój cel w zakresie poczucia sprawiedliwości oraz społecznego oddziaływania. Na koniec rozprawy sędzia podkreślił, że wymierzenie oskarżonemu łagodniejszej kary niewątpliwie spotkałoby się z wielką dezaprobatą społeczną. Obrońca skazanego próbował jeszcze złożyć apelację, ale bezskutecznie. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok śmierci. 10 lipca 1984 roku Antoni Kosidło został powieszony w areszcie śledczym w Poznaniu. Krótko przed swoją śmiercią, w ostatnim życzeniu, Kosidło poprosił tylko o szklankę wina. Wypił ją duszkiem, a następnie wyprostował się i ze spokojem w głosie stwierdził, że jest gotowy. Chwilę później został stracony. Janosik z Podlasia. Każda zniewolona społeczność ma swojego szlachetnego rozbójnika, ludowego bohatera, odznaczającego się niezwykłymi czynami, niespotykanym męstwem, odwagą i ofiarnością w niesieniu pomocy swoim pokrzywdzonym rodakom. Dla mieszkańców Podlasia w trudnych czasach Polski Ludowej taką osobą był bez wątpienia Józef Korycki. Dla PRL-owskich władz był on zwykłym kryminalistą.
złodziejem, oszustem, recydywistą, terrorystą, a nawet bezwzględnym mordercą. Podlasianie Koryckiego postrzegali zupełnie inaczej. Widzieli w nim swojego obrońcę. Człowieka, który odważnymi czynami przeciwstawia się znienawidzonej władzy. Człowieka, dla którego najważniejsze było niesienie pomocy lokalnej biedocie. Zabierał bogatym komunistom, a zrabowanymi dobrami dzielił się sprawiedliwie z tymi, którzy nie mieli nic. Wodził za nos ścigających go milicjantów, a osaczony potrafił dosłownie rozpłynąć się w powietrzu. Nic więc dziwnego, że Józef Korycki szybko dorobił się swojego chwalebnego przydomku. Mimo, że od jego śmierci minęły już ponad 3 dekady, przez tych, którzy go pamiętają, wciąż nazywany jest podlaskim Janosikiem. Dla PRL-owskich organów ścigania pozostał szakalem i wrogiem publicznym numer 1. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. O życiu Koryckiego przez dłuższy czas wiadomo było niewiele. Choć w latach 80. XX wieku cała Polska emocjonowała się pościgiem za nieuchwytnym bandytą, ówczesna prasa ograniczała swoje relacje do ogólnych wzmianek, podkreślających głównie zbrodniczy charakter jego czynów. Największą gorliwością wykazywało się słowo Podlasia, tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Listem gończym poszukuje się zazwyczaj bardzo groźnych przestępców. Za Józefem Koryckim wysłano ich aż 3, drukując dodatkowo 1000 ulotek z jego podobizną. Poszukiwany jest niebezpiecznym bandytą, podejrzanym o rozboje i zabójstwo przy użyciu broni palnej, którą zawsze nosi przy sobie. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 2006, wraz z opublikowaniem książki Gry więzienne. Tragikomiczny obraz polskiego więzienia. Autorstwa Marka M. Kamińskiego. I choć Józef Korycki nie był głównym bohaterem tej książki, jej fragmenty opisywały życie podlaskiego Janosika w sposób zupełnie inny niż czyniono to do tej pory. Autentyczność tej pracy podkreślał fakt, że Kamiński jako więzień polityczny osobiście poznał Koryckiego w roku 1982, gdy wspólnie przebywali w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej. Prawdziwą historię Janosika zrekonstruował on na podstawie wielu rozmów, zarówno z samym Koryckim, jak i z innymi współwięźniami posiadającymi wiedzę na temat bandyckiej działalności legendarnego wroga ludu. O krok dalej poszedł Ernest Szum, który biografię szlachetnego bandyty nakreślił w formie 2 artykułów opublikowanych w radzyńskim roczniku humanistycznym. Pierwszy z nich, zatytułowany Wróg publiczny, wrogiem społeczeństwa czy państwa, Józefa Koryckiego, wojna z PRL-em, ukazał się w roku 2013. Drugi, Bez wyroku, podskryptum do losów Józefa Koryckiego, w roku 2018. Swoje badania nad losem Janosika z Podlasia Ernest Szum spiął klamrą w roku 2019, gdy wspólnie z Markiem M. Kamińskim napisał pierwszą książkową biografię osławionego wroga władzy ludowej. Janosik Podlaski, Józefa Koryckiego, prywatna wojna z komunizmem. Pozwala nam dziś dokładnie odtworzyć burzliwe losy tej postaci, skutecznie oddzielając fakty od mitów i legend, którymi przez wiele lat obrastała historia człowieka będącego na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku najbardziej poszukiwanym polskim przestępcą. Według oficjalnej noty biograficznej zawartej w liście gończym wydanym przez MO, Józef Korycki przyszedł na świat 25 marca 1934 roku w Radzyniu Podlaskim. On sam twierdził jednak, że urodził się rok wcześniej. Ku tej wersji skłaniał się także Marek M. Kamiński w Grach więziennych. W dzieciństwie nie sprawiał problemów wychowawczych. Jako młodzieniec wyróżniał się wśród swoich rówieśników dużą inteligencją, wiedzą i kulturą osobistą.
Ernest Schum w swojej książce podkreśla twardy charakter Józefa, którego młodzieńcze lata naznaczył koszmar II wojny światowej. Postrzegany był jako człowiek światły, zdolny i błyskotliwy. Miał silną, ale zarazem zrównoważoną osobowość i nie wykazywał cech nieprzystosowania społecznego. Twardemu charakterowi Koryckiego towarzyszyły siła i sprawność fizyczna. Był wysoki, miał ponad 180 cm wzrostu i muskularny. Budził respekt samą swoją postawą, ale także zachowaniem emanującym spokojem, stanowczością i pewnością siebie. W liceum uczył się średnio. Znacznie lepsze wyniki uzyskiwał w sporcie. Maturę zdał jednak z wyróżnieniem i marzył, by studiować historię w Lublinie. Te ambitne plany pokrzyżowała Józefowi akowska przeszłość jego ojca Zygmunta, przez którą nie przyjęto go na studia. To właśnie Zygmunt, weteran walk o niepodległość ojczyzny, zaszczepił w swoich 5 synach miłość do wolnej Polski oraz krytyczny stosunek do komunizmu, który wskutek wojennych przeżyć przerodził się u Józefa w gorliwą pogardę i otwartą wrogość wobec rządzących powojenną Polską komunistów. Po latach, w rozmowach z Kamińskim, często wracał do swoich wojennych wspomnień. Komunistę pierwszy raz zobaczyłem w 1939 roku we wrześniu. Po 17 Ruskie wkroczyli już do Polski i komuniści w Radzyniu nabrali odwagi. Polski oficer na motocyklu na rynku zdejmuje czerwoną flagę ze słupa. Podbiega do niego polski komunista, który ją zakładał. Krzyczy, że to koniec obszarniczej Polski. I ten oficer strzela mu w głowę, nie zsiadając z motoru. Wojna. Nie ma litości dla zdrajców. Na początku lat 50. wbrew swojej woli został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Jednak służba ludziom, którymi gardził, okazała się ponad jego siły. Nie wytrzymał zbyt długo w wojskowym mundurze i po kilku miesiącach zdezerterował. Ucieczka Koryckiego sprawiła, że jego osobą zainteresowała się nie tylko wojskowa służba wewnętrzna, ale i milicja obywatelska. Schwytany trafił do więzienia. Korzystając jednak z poststalinowskiej odwilży, szybko wyszedł na wolność. Tak rozpoczęła się przestępcza Odyseja Józefa, która trwać miała do końca jego dni. W tym samym okresie zradzać się zaczęły pierwsze mity i legendy ubarwiające bandycki żywot podlaskiego Janosika. Ci, którzy go znali, opowiadali później, że uciekający z jednostki wojskowej Korycki wziął ze sobą zakładnika. Miał nim być pewien radziecki pułkownik. Swoista, żywa gwarancja, że ścigający dezertera oddział nie będzie do uciekiniera strzelać. Jedni w tę opowieść wierzyli bardziej, a inni mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że odtąd wiele wydarzeń związanych z Janosikiem zaczęto przesadnie mitologizować, nadając im czasami wymiar wręcz nadprzyrodzony. Nie minęło wiele czasu, a Korycki ponownie trafił za kratki. Drobne kradzieże, nielegalne posiadanie broni, kilka włamań. Liczne występki sprawiły, że więcej czasu spędzał w celi niż na wolności. Z więzienia wychodził zawsze przed upływem zasądzonej kary, głównie za sprawą wzorowego zachowania, jak podkreślił w swojej książce Ernest Schum. Korycki bez żadnych zahamowań wykorzystywał swoją inteligencję do manipulowania więziennym personelem. Zawsze bezwzględnie dążył do osiągania własnych celów, a przejawem skuteczności jego działań były również wnioski o przedterminowe zwolnienie składane przez naczelników zakładów karnych, w których przebywał. Życie podzielone za odsiadywanie wyroków, a kontynuowanie przestępczej działalności doprowadziło Koryckiego do zerwania stosunków z własną rodziną. Nie chciał narażać swojej żony i syna na niebezpieczeństwo grożące im ze strony ścigających go milicjantów. W swoim rodzinnym domu pojawiał się sporadycznie, głównie pod osłoną nocy, w tajemnicy przynosząc żonie pieniądze na utrzymanie. Nie trzeba dodawać, że większość tych środków pochodziła z kradzieży.
Po włamaniu do rodzinnego grobowca Korwin-Ślubowskich w podziemiach kaplicy świętej Anny na cmentarzu parafialnym w jego rodzinnym Radzyniu Podlaskim otrzymał karę 1,5 roku pozbawienia wolności, którą odsiadywał w zakładzie karnym w Czarnym. Choć tym razem nie został zwolniony przed czasem, to i tak nie doczekał w celi końca wyroku. Uciekł z więzienia. Trafił na Podlasie i tam, ukrywając się w odludnych terenach, zaczął otrzymywać coraz większe wsparcie ze strony miejscowej ludności. Wraz ze zwiększającą się liczbą odsiadek wzrastała do Józefa sympatia lokalnej społeczności. Wśród Podlasian zaczął być postrzegany niczym ktoś w rodzaju angielskiego Robin Hooda lub legendarnego słowackiego zbójnika Juraja Janosika. Podobnie jak oni, również Korycki zabierał bogatym i oddawał biednym. Atakował okolicznych komunistów, włamywał się do państwowych magazynów i okradał spółdzielcze sklepy. Co pewien czas napadał na wiejskich sołtysów, którzy zbierali podatki rolne od chłopów lub trzymali u siebie pieniądze przeznaczone na wypłaty dla swoich pracowników. Większość łupów Korycki rozdawał biedakom z okolicznych wsi. Czasami zdarzały się takie rarytasy jak rower, telewizor lub dywan. Pieniądze dzielił porówno. Podlasianie zaczęli nazywać Józefa Janosikiem i odwdzięczali mu się jak tylko umieli. Pomagali w ukryciu, dostarczali żywność, broń i amunicję. Coraz więcej osób chciało do niego dołączyć, by u boku swojego bohatera niszczyć i ośmieszać znienawidzoną władzę. Raz nawet chłopi podarowali Koryckiemu sprawny technicznie radziecki czołg T-34, ukrywany przez nich od zakończenia wojny w jednej z wiejskich stoduł. Według Marka M. Kamińskiego Korycki prezentu nie przyjął, gdyż do czołgu brakowało amunicji. Legenda o szlachetnym zbóju z Podlasia szybko dotarła do najwyższych kręgów MO. Korycki nie krył wrogiego nastawienia do polskich władz. Ze względu na swoje poglądy i działalność antypaństwową został uznany przez komunistyczne władze za element skrajnie niebezpieczny. Przez reżimowe media został okrzyknięty wrogiem publicznym. Aparat władzy państwowej postanowił zrobić wszystko, aby zniszczyć mit lokalnego bohatera i sprawić, by chłopi zaczęli postrzegać swojego Janosika jako niebezpiecznego bandytę oraz terrorystę. Pomóc w tym zadaniu miała rozpowszechniana przez tajnych prowokatorów MO informacja, jakoby Korycki miał być tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa, donoszącym na ludzi, którzy mu pomagają. Na próżno ludzie nie chcieli wierzyć, że ich Janosik w rzeczywistości jest zdrajcą i kapusiem. Mijały dni, tygodnie, miesiące. Korycki coraz rzadziej działał samodzielnie. Pod koniec lat 70. banda Janosika zorganizowała kilkadziesiąt napadów z bronią w ręku. Ulubionym ich celem stali się majętni sołtysi. I choć Korycki stawał się coraz bardziej brutalny, nie porzucił swojej najważniejszej zasady. Nigdy nie kradł prywatnych pieniędzy. Piotr Pytlakowski na łamach Polityki przytoczył charakterystyczną scenę, która miała miejsce we wsi Rzeszczynka, gdy Korycki wymierzył lufę swojego rewolweru Nagant w stronę kolejnego sołtysa. Oddaj bolszewickie pieniądze, bo cię zastrzelę. Swoje też mam ci oddać? Twoich nie chcę, tylko komunistyczne biorę. Jak mówił, tak robił. Im większym szacunkiem darzyli go miejscowi, tym większą wrogością pałali do niego przedstawiciele władzy ludowej. Postanowiono schwytać Koryckiego za wszelką cenę. Tropiony niczym dzikie zwierzę Janosik szczęśliwie unikał wszelkich zasadzek. Pomagali mu mieszkańcy podlaskich wsi, którzy nie ustawali w swoich próbach kierowania milicji na fałszywe tropy i wprowadzania w błąd pytających o Józefa funkcjonariuszy organów ścigania. Żyjący w ukryciu Korycki tęsknił za rodzinnym domem. Czasami zdarzało się, że tracił czujność i nie zważając na niebezpieczeństwo, odwiedzał żonę i syna. Jedna z takich wizyt drogo go kosztowała.
Ktoś, być może jeden z okradzionych przez niego sołtysów, doniósł milicjantom, że poszukiwany bandyta zjawił się we własnym domu. Funkcjonariusze milicji w środku nocy zapukali do jego drzwi. Wiedzieli, że Józef ma broń i jest gotowy do jej użycia. Te pełne napięcia chwile, które się wtedy rozegrały po latach, wspomniał w filmie dokumentalnym o tytule Janosik z Podlasia jeden z obecnych na miejscu milicjantów, Jan Skrzypiec. Doszedłem do drzwi, puknąłem. Kto jest? Ja mówię, że milicja, proszę roztworzyć. Skrzypiec mówi, bo ja tak się zawsze odzywałem do niego. On mnie znał. Naładowałem broń, bo wiedziałem, że może strzelić. Kto pierwszy, ten lepszy. Wtedy otworzyły się drzwi. Wycelowany we mnie miał duży pistolet. Obecny za mną kapitan Kamiński powiedział do niego: unieś ten pistolet, bo zginiesz. Ja jeszcze jedno słowo, żeby tylko ruszył się, to bym go zastrzelił. Bo ja miałem gotową broń i Kamiński to samo. Jakby on mnie zastrzelił pierwszy, to Kamiński by jego zabił też. Nie ma mowy, ale on usłuchał to. Opuścił karabin i ja lewą ręką ten pistolet wziąłem od niego. Odszedłem na bok. Kamiński go pilnował, a ja sprawdziłem, że pistolet jest naładowany. Rozładowałem, spuściłem zamek i wziąłem pistolet do siebie. I żeśmy go wzięli do komendy. Kolejny wyrok, kolejna odsiadka i ku wielkiemu zdziwieniu tropiących go milicjantów, kolejne zwolnienie warunkowe. 5 października 1979 roku Korycki z uśmiechem na twarzy opuścił zakład karny w Chełmie. Wzorowe zachowanie, sumienna praca społeczna oraz obietnica, że Józef tym razem nie wróci już na bandycką ścieżkę i podejmie uczciwe zatrudnienie, wystarczyły. Deklaracje recydywisty okazały się jednak bezwartościowe. Umiłowanie wolności i nienawiść do komunistów ponownie okazały się silniejsze. Przez następny rok grupa Janosika dokonała licznej serii włamań i napadów z bronią w ręku. Sołtysi, sklepy spółdzielcze, stacje CPN oraz wagony towarowe stojące na dworcowych bocznicach były idealnymi celami Koryckiego i jego bandy. Podczas napadów nie dochodziło jednak do rozlewu krwi. Nikt też nie odnosił uszczerbku na zdrowiu. Sytuacja zmieniła się diametralnie późnym wieczorem, 10 października 1980 roku, gdy podczas kolejnych włamań do jednego z wagonów na dworcu w Łukowie napastników zaskoczyły znajdujące się wewnątrz osoby. Ojciec z synem, którzy pilnowali przewożonych pociągiem materiałów budowlanych. Chłopiec, słysząc włamywaczy, krzyknął: stój, milicja! Napastnicy, przekonani, że wpadli w milicyjną obławę, spanikowali. Ktoś oddał serię strzałów z pepeszy. Chłopiec padł na ziemię jak rażony piorunem. Był martwy. Napastnicy zbiegli do pobliskiego lasu. Skutkiem tej nieudanej akcji była pierwsza ofiara śmiertelna w karierze Janosikowej bandy. Przybyli na miejsce funkcjonariusze znaleźli porzucony przy zwłokach beret, który szybko zidentyfikowano jako własność poszukiwanego Józefa Koryckiego. I to właśnie jego posądzono o zastrzelenie człowieka. Już nie był zwykłym złodziejem i wywrotowcem stawiającym opór władzy ludowej. Teraz stał się bezwzględnym mordercą, najbardziej poszukiwanym przestępcą w Polsce, którego trzeba ująć jak najszybciej, bez względu na środki, żywego lub martwego. Pościg za Koryckim był szczegółowo relacjonowany przez krajowe media. Milicja na wielką skalę rozpoczęła akcję pozyskiwania informacji od swoich informatorów. Wioski, w których Korycki mógł się pojawić, były obstawiane. Wszystkie miejsca, gdzie widziano Janosika, były dokładnie przeczesywane. Po 2 miesiącach bezowocnych poszukiwań, na początku roku 1981 w Warszawie, komendant główny MO powołał specjalną grupę do złapania Koryckiego. Jednym z jej członków był znany z telewizyjnego programu 997 Jan Płócienniczak. Na efekty ich pracy trzeba było jednak czekać ponad rok, do 8 lutego 1982 roku, gdy w okolicach Radzynia Podlaskiego Korycki został namierzony. Yeah.
Jeden z milicjantów uczestniczących w obławie, Wojciech Raczuk, w wywiadzie udzielonym Januszowi Szwertnerowi dla plportal.pl tak wspominał ten wieczór. Zaczęło się od tego, że dokonaliśmy szturmu na stodołę, w której miał się schować. To była jedna z wielu jego kryjówek. Weszliśmy do środka, ale Koryckiego tam nie było, przy czym zostawił świeże ślady, włączoną lampkę, niedojedzone konserwy. Intuicyjnie udaliśmy się w kierunku zabudowań, które znajdowały się nieopodal. Było około 23 i w zasadzie dokonywaliśmy rutynowych czynności. Po prostu chodziliśmy od pomieszczenia do pomieszczenia i staraliśmy się ustalić, czy gdzieś tu się nie ukrywa. W końcu natrafiliśmy na letnią kuchnię, do której drzwi były zamknięte na klucz. Poprosiliśmy gospodarza tego budynku, by nam je przyniósł i w końcu wkroczyliśmy do środka. Pamiętam to jak dziś. Gospodarz wsadza tylko rękę do środka, zapala światło, a ja stoję na środku i widzę naprzeciwko siebie Koryckiego. Facet siedział za stołem, dojadał resztki jedzenia. Obok stała pusta butelka po wódce. Nogi miał schowane, sylwetkę odsłoniętą tylko od pasa w górę. W ułamku sekundy zastanawiałem się, czy do niego strzelać. Dylemat był duży, bo jeśli strzelać, a nie da się w nogi, to trzeba wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie oddam strzał śmiertelny. Podjąłem inną decyzję i schowałem się za futrynę. Wystrzelił 18 pocisków, z czego 6 trafiło we mnie. Padłem na ziemię i straciłem przytomność. Ostatnie, co pamiętam, to charakterystyczna woń, która towarzyszy wystrzałom. Zapach prochu. Po chwili obudził mnie kolega. Spytałem go, gdzie jestem, a on: Wojtek, żyjesz? Podprowadził mnie pod płot i dopiero wtedy przypomniałem sobie, co się stało. Zerknąłem na brzuch, był pełen krwi, a ta krew zaczęła już płynąć po nogach. Byłem pewny, że to jest już mój koniec i że jestem załatwiony. Rzadko to mówię, ale pomyślałem sobie wtedy: Boże, daj mi jeszcze pożyć 10-15 minut. Po ostrzeleniu milicjantów Józef Korycki uciekł przez okno i ślad po nim zaginął. Wiedział, że żarty się skończyły i teraz schwytanie oznacza dla niego śmierć. Ranny milicjant przeżył, ale został inwalidą. Pętla na szyi Janosika zaciskała się coraz mocniej, a tropiący go funkcjonariusze byli coraz bliżej. 10 kwietnia 1982 roku powołano specjalną grupę operacyjną o nazwie Szakal. Jej nazwa nawiązywała do przydomku, jakim Koryckiego określali ścigający go milicjanci. Natychmiast wytypowano kolejne miejsce, gdzie mógł przebywać przestępca. W obławie oprócz milicji wzięło udział kilkuset funkcjonariuszy ZOMO wspieranych przez pojazdy opancerzone oraz 2 śmigłowce. Okrążono kryjówkę Koryckiego, a milicyjny negocjator przez megafon wezwał bandytę do poddania się. Gdy nie doczekano się odpowiedzi, zaczął się szturm. Z szopy brutalnie wywleczono 2 pijanych mężczyzn. Ku zdumieniu milicyjnych dowódców, wśród zatrzymanych nie było Koryckiego, który zdołał uciec 15 minut wcześniej. Na kolejną okazję schwytania trzeba było czekać kolejny miesiąc. Członkowie grupy Szakal przygotowali się do akcji niczym do wojny. Oprócz pojazdów opancerzonych i śmigłowców, zdecydowano się na skorzystanie z większej liczby ludzi i sprzętu. Oddział wsparty został dodatkowo 3 strzelcami wyborowymi z Brygady Zabezpieczeń Komendy Stołecznej MO. Los Józefa Koryckiego był już przesądzony. Rankiem 14 maja 1982 roku w lesie przy wsi Misie osławiony Janosik został okrążony. Ostatnie chwile bandyty na wolności ze szczegółami opisał Marek M. Kamiński w Grach więziennych. Jego wersję potwierdził również Ernest Szum. Najpierw ujęto towarzysza Koryckiego, którego podczas aresztowania brutalnie pobito. Osaczony Józef, strzelając do milicjantów z pepeszy, próbował uciec. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Kule trafiły uciekiniera w rękę i w nogę. Korycki, nie widząc już szans na jakąkolwiek ucieczkę, postanowił nie dać się złapać żywcem. Z trudem wyszedł naprzeciw wyzywającym go do poddania się milicjantom.
Dobrze wiedział, co go czeka, gdy odda się w ręce pałających żądzą zemsty organów ścigania. Odrzucił pepeszę i ukląkł. Z kieszeni spodni wyciągnął swój rewolwer Nagant. Przeżegnał się i strzelił sobie w głowę. Śmierć na własnych zasadach miała być dla niego wybawieniem. Ona jednak nie chciała przyjść. Józef Korycki leżał nieruchomo z kulą w głowie, ale żył. Milicjanci chcieli go dobić na miejscu, jednak życie Janosikowi uratował jeden z będących na miejscu oficerów wojskowych. Nieprzytomny mężczyzna przewieziony został do szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie przeszedł operację. Gdy po 4 dniach się obudził, przebywał już w szpitalu warszawskiego aresztu śledczego na Rakowieckiej. Był częściowo sparaliżowany, miał złamaną rękę i nogę. W jego głowie wciąż znajdował się pocisk, którego nie udało się usunąć. Więzień był niezdolny do samodzielnego funkcjonowania, a kolejne 4 lata stały się dla niego prawdziwą gehenną. Personel zakładu karnego odmawiał mu wszelkiej pomocy. Pozostawiony sam sobie, sparaliżowany mężczyzna zmuszony został do oddawania potrzeb fizjologicznych na własne łóżko, które czyszczono nie częściej niż raz w tygodniu. Służba więzienna zleciła nawet jednemu ze współwięźniów zamordowanie Koryckiego. W jego obronie stanęli wtedy starzy więźniowie, dla których Janosik był prawdziwym bohaterem i autorytetem. Wspólnymi siłami pomagali mu w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, mycie i wypróżnianie. Zapowiedzieli krwawą zemstę każdemu osadzonemu, który choćby spróbuje skrzywdzić Koryckiego. Z czasem Janosik trochę się usamodzielnił. Przez cały czas zachowywał trzeźwość umysłu, choć mówił powoli i z trudem. Nie zgadzał się też na operację usunięcia kuli z głowy. Dopóki była w jego czaszce, Korycki posiadał status niezdolnego do wzięcia udziału w procesie i doskonale wiedział, że gdyby do rozprawy doszło, zostałby powieszony. Paradoksalnie, choć nabój tkwiący w jego głowie coraz bardziej przybliżał go do śmierci, równocześnie ratował mu życie. Wierzył, że wkrótce znienawidzony przez niego komunizm upadnie, a wtedy władze nowej, wolnej Polski dostrzegą jego walkę z komunistami. Miał cichą nadzieję na kolejne warunkowe zwolnienie lub nawet ułaskawienie. Nie doczekał jednak nowej Polski. Zmarł w więzieniu na Rakowieckiej 21 sierpnia 1986 roku, podobno na zawał serca. Dokładne okoliczności jego śmierci pozostają jednak niejasne. Józef Korycki nie ma dziś swojego grobu. Po podlaskim Janosiku pozostała tylko lokalna legenda. Legenda o człowieku, który walczył ze złym systemem tak, jak umiał najlepiej. Legenda o szlachetnym, podlaskim rozbójniku, który zabierał bogatym i dawał biednym. I pamięć tych, którym pomógł w ciężkich czasach, gdy nikt inny pomóc im nie chciał. Sprawa Magdy Sobczak z Łodzi. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi jest bez wątpienia stajnia jednorożców. Tak miejscowi nazywają potocznie dworzec tramwajowy Centrum, znajdujący się na Alei Mickiewicza, tuż przy ulicy Piotrkowskiej. Jego wybudowanie kosztowało 1 000 000 euro, a jak to zwykle bywa, zdania na temat atrakcyjności stajni jednorożców są dziś wśród mieszkańców podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że ta 100-metrowa kolorowa wiata, stanowiąca zadaszenie 4 peronów, od 7 lat uważana jest za wizytówkę Łodzi, a według portalu Łódź Nasze Miasto każdego dnia korzysta z niego około 50 tysięcy pasażerów. Niewielu z nich, czy to wchodząc, czy wychodząc codziennie z tramwaju na tym przystanku, zdaje sobie sprawę z tego, że kilka metrów dalej stała kiedyś okazała 3-piętrowa kamienica. Dziś nie ma już po niej śladu. Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku została ona zburzona wraz z sąsiednimi zabudowaniami. Po to, aby na jej miejscu mogła powstać główna arteria komunikacyjna w mieście, nazywana trasą WZ. Pewnie niektórzy słuchacze zastanawiają się teraz, dlaczego we wstępie wspominam właśnie o tej kamienicy.
Tym bardziej, że Łódź słynie przecież z wielu znacznie słynniejszych i co najważniejsze, wciąż zachowanych kamienic. Odpowiedź jest niezwykle prosta i biorąc pod uwagę nazwę tego podcastu, jak najbardziej przewidywalna. Jak się pewnie niektórzy z Was domyślają, miejsce, o którym dziś mówię, ma jakiś związek z dawną sprawą kryminalną. Bo właśnie w tej kamienicy, zlokalizowanej dokładnie na ulicy Piotrkowskiej 161, doszło 60 lat temu do pewnego okrutnego zabójstwa. Przez kilkadziesiąt lat narosło wokół tej sprawy wiele plotek i najróżniejszych teorii. Wątpliwości w tej sprawie może budzić niemal wszystko. Od oceny pracy milicjantów, po motyw oraz tożsamość sprawcy. Czy jedna z najbardziej znanych ówcześnie łódzkich rodzin mogła mieć coś do ukrycia przed władzami? Dlaczego prokurator nie chciał uwierzyć w przyznanie się do winy potencjalnego zabójcy? Co tak naprawdę widzieli świadkowie? Aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, musimy się cofnąć do świąt wielkanocnych 62 roku i zameldować się pod numerem 161. Stanisław Sobczak był osobą znaną w kręgach łódzkich przedsiębiorców. Posiadał małą, ale popularną w latach 60. fabrykę wyrobów czekoladowych, sygnowaną własnym nazwiskiem. Mieściła się przy ulicy Gdańskiej 101. Choć daleko mu było do bogactwa przedwojennych łódzkich fabrykantów, i tak uchodził w naszym mieście za człowieka bardzo majętnego. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie, gdzie, jak sam twierdził, utrzymywał się głównie z handlu. Do Łodzi przyjechał w roku 45. Jego żona, Maria, nie pracowała, zajmowała się domem. Mieli dwie córki. Starszą Dorotę i młodszą, urodzoną już w Łodzi, Magdalenę. O zamożności i pozycji Sobczaka świadczył między innymi fakt posiadania przez niego prywatnego samochodu osobowego marki Warszawa. Niewielu mogło wówczas poszczycić się podobnym luksusem. W Łodzi Sobczakowie zamieszkali na najwyższym piętrze kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 161. Opis ich luksusowego mieszkania przedstawił Pitawal Łódzki autorstwa Adama Antczaka i Jarosława Warzech. Potwierdzają to czarno-białe zdjęcia dołączone do akt przez łódzką prokuraturę. Do mieszkania numer 9 wchodziło się klatką schodową w lewej oficynie. Długi, ciemny przedpokój ciągnął się równolegle do kuchni, spiżarni, dawnej służbówki, łazienki i ubikacji. Na końcu owego przedpokoju, na wprost drzwi wejściowych, znajdował się duży pokój z narożnym oknem na podwórze. Dalej w amfiliadzie drzwi do drugiego dużego pokoju z balkonem wychodzącym na ulicę Piotrkowską. Najmłodsza córka Stanisława bardzo różniła się od reszty członków swojej rodziny, co zgodnie potwierdzali wszyscy znajomi Sobczaków. 17-letnia Magda była uczennicą 10. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Łodzi. Bardzo dobrze się uczyła i miała jasno określone plany życiowe. Jako pierwsza z rodziny zamierzała pójść na studia. W przeciwieństwie do swojej starszej siostry, Magda była niezwykle skromna i poważna. Nie lubiła wystawnych przyjęć rodzinnych. Gdy tylko mogła, unikała wypraw do drogich i modnych restauracji. Nie umawiała się z chłopcami, a co najważniejsze, nigdy nie demonstrowała swojego bogactwa. Magda często też odmawiała udziału w tradycyjnych wyprawach rodzinnych organizowanych przez Sobczaków w weekend lub święta. Swój wolny czas wolała poświęcić na naukę, co jej ojciec uważał za cechę godną podziwu. Nie inaczej było w wyjątkowo upalną Wielkanoc 1962 roku. Początkowo rodzina planowała spędzić święta w Zakopanem. Jednak w ostatniej chwili Sobczakowie zmienili swoje plany. 20 kwietnia zapadła ostateczna decyzja. Stolice polskich Tatr postanowili zmienić na stolice Polski. Dwa dni później, w niedzielę, po zjedzeniu wielkanocnego śniadania, Stanisław, Maria oraz ich starsza córka Dorota wyjechali do Warszawy. Magda została w domu. Oprócz nauki miała także inne plany.
We wtorek rano, tuż po świętach, jeszcze przed powrotem rodziny, Magda miała pojechać ze swoim chówcem harcerskim na wycieczkę do podłódzkiego lasu wiączyńskiego. Przed wyjazdem matka ostrzegła ją, aby będąc już w lesie, niczego nie podnosiła z ziemi. Grzybiarze wciąż natrafiali tam na niewypały z czasu II wojny światowej, więc obawy kobiety były jak najbardziej uzasadnione. Po wyjeździe z Obczaków Magda pogrążyła się w lekturze swojej ulubionej powieści. Około 16:00 nastolatka zadzwoniła do swojej najbliższej koleżanki. Mieszkała po sąsiedzku. Nie dała się jednak namówić na wspólne oglądanie meczu koszykówki w łódzkiej hali sportowej. Tłumaczyła to brakiem czasu z powodu nadmiaru nauki. Przyjaciółki umówiły się jednak na wyjazd do lasu po świętach. We wtorek o 7:00 rano Magda miała czekać na Annę tuż przed kamienicą, w której mieszkali Sobczakowie, na rogu Piotrkowskiej i Mickiewicza. Zanim tego poranka Anna wyszła z domu, postanowiła zadzwonić do swojej koleżanki. Chciała, aby ta zabrała ze sobą aparat fotograficzny. Telefon Sobczaków uparcie dzwonił, ale nikt nie podnosił słuchawki. Kiedy dziewczyna zjawiła się przed kamienicą, Magdy nigdzie nie było. Czyżby zaspała? Anna postanowiła ją czym prędzej obudzić. Długo pukała i dzwoniła do drzwi mieszkania numer 9. Nikt ich jednak nie otworzył, a za nimi panowała głucha cisza. Zdaniem nastolatki wszystko wskazywało na to, że Magdy nie było już w domu i że z jakiegoś powodu wyszła z niego wcześniej niż się umówiły. Anna nie zaniepokoiła się tym faktem, a gdy po dotarciu do lasu nie zastała tam swojej przyjaciółki i sąsiadki, pomyślała po prostu, że Magda w ostatniej chwili zmieniła swoje plany. Być może uczyła się całą noc i rano postanowiła się wyspać. Nieco ponad 13 godzin później do domu wrócili z Warszawy Sobczakowie. Stanisław zaparkował samochód na podwórzu sąsiedniej kamienicy, gdzie mieścił się jego garaż. 15 minut później, razem z żoną i starszą córką, weszli schodami na trzecie piętro. Od razu zauważyli stojące w kącie dwie butelki mleka. Pracownicy miejscowej mleczarni przywozili je każdego ranka, w dni robocze. Ale dlaczego ich córka wciąż nie zabrała ich do środka, mimo że zegar wskazywał już godzinę 8:30 wieczorem? Pytanie nie znalazło swojej odpowiedzi. Podobnie jak to, dlaczego pomimo głośnego dzwonka przy drzwiach Magda wciąż im nie otwierała? Maria próbowała wytłumaczyć nastoletnią córkę. Sugerowała, że córka pewnie bierze kąpiel i nie słyszała, że już wrócili. Stanisław otworzył drzwi wejściowe własnym kluczem. Wszyscy weszli do przedpokoju, w którym paliło się światło. W mieszkaniu panowała cisza. Drzwi do dużego pokoju były lekko uchylone. Tuż przy nich na podłodze obok małego stolika leżały kawałki potłuczonego wazonu. Przechodząc przez kolejne pomieszczenie, zauważyli, że jedno z czterech krzeseł przy głównym stole jadalni było przewrócone. Nieco dalej, na podwiniętym dywanie, leżała na plecach Magda. Choć wszyscy zaczęli ją wołać, nastolatka nie poruszyła się. Nie otworzyła nawet zamkniętych oczu. Matka podbiegła do niej i dotknęła jej nóg. Były zimne. Twarz i piersi dziewczyny były zasłonięte dużą poduszką, spod której wystawał rozpięty szlafrok Magdy, niebieski w białe grochy. Choć w domu Sobczaków znajdował się telefon, Stanisław był w tak wielkim szoku, że zamiast z niego skorzystać, natychmiast zbiegł do sąsiadów piętro niżej. I to właśnie ich poprosił o pilne wezwanie pogotowia i milicji. Pierwszy w mieszkaniu numer 9 zjawił się lekarz. Zanim jeszcze dotknął ciała 17-latki, oznajmił zrozpaczonej rodzinie, że dziewczyna nie żyje co najmniej od kilku godzin. Gdy zdjął z niej poduszkę, potrafił już podać prawdopodobną przyczynę jej śmierci. Z piersi Magdy wystawała rączka kuchennego noża. Przybyli na miejsce milicjanci potwierdzili, że najmłodsza córka Sobczaków została brutalnie zamordowana.
Obecny na miejscu zbrodni lekarz stwierdził, że zabójca musiał znać dobrze ludzką anatomię, ponieważ wszystkie trzy ciosy zostały zadane nożem, którego ostrze skierowano równolegle do żeber. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła, że wszystkie uderzenia trafiły prosto w serce, a zadane zostały w chwili, gdy ofiara leżała już na podłodze i nawet nie próbowała się bronić. Szczegóły oględzin miejsca zbrodni przytoczyli Adam Antczak i Jarosław Warzecha, czyli autorzy wspomnianego już przeze mnie wcześniej Pita Waluckiego. Na stole w pierwszym pokoju leżała szyjka po rozbitej butelce od piwa. Milicjanci zabezpieczyli na niej jeden odcisk palca. Jeden z guzików bawełnianej bluzki, którą miała na sobie Magda, został oderwany, podobnie jak prawa strona kołnierzyka. Pomiędzy dwoma pokojami dobrze widoczne były ślady ciągnięcia ciała po podłodze. Stojący na stoliku wazon miał na sobie zakrzepłą krew oraz włosy ofiary. Choć wszystkie szafy były pootwierane, Stanisław Sobczak stwierdził, że z mieszkania nic nie zginęło. Drogie damskie futra oraz męskie garnitury wciąż wisiały na swoich miejscach. Na podłodze leżała otwarta aktówka, a w niej dobrze widoczna gotówka w wysokości co najmniej dwóch średnich miesięcznych pensji. Kimkolwiek był sprawca, nie zabrał z miejsca zbrodni ani pieniędzy, ani znajdujących się w mieszkaniu kosztowności. Z tego powodu milicjanci odrzucili wersję, że do napadu na nastolatkę doszło z powodów rabunkowych. Oględziny trwały całą noc i zakończyły się dopiero w 8:30 rano następnego dnia. Przeprowadzający je doktor w swoim raporcie zapisał: 10 ran tłuczonych na owłosionej skórze głowy i czole. Złamania kości śródręcza. Brak paznokcia na prawym palcu wskazującym. Liczne złamania kości podstawy czaszki oraz 3 rany kłute po lewej stronie klatki piersiowej, odpowiadające 3 ranom serca. Błona dziewicza zachowana, brak obrażeń narządów rozrodczych. Śmierć nastąpiła od 7 do 12 godzin przed odkryciem zwłok. Choć zdaniem lekarza zabójca zadał ciosy nieprzytomnej lub martwej ofierze, w momencie napaści próbowała się ona bronić i walczyć z napastnikiem. I na pewno uciekła przed nim przez kolejne pokoje mieszkania, którego drzwi wejściowe nie nosiły żadnych śladów włamania i siłowego otwarcia. Oznaczać to mogło, że albo sprawca został do środka wpuszczony przez ofiarę, albo miał on własne, dorobione wcześniej klucze. Późniejsze badanie zamka przez specjalistów nie potwierdziło jednak tej drugiej hipotezy, ale też nie potrafiło jej kategorycznie wykluczyć. Na miejscu zbrodni śledczy znaleźli kilkadziesiąt odcisków palców. Większość z nich należała oczywiście do domowników, kilka pozostałych do gości niedzielnego śniadania urodziny Sobczaków, czyli pewnej emerytowanej aktorki oraz znanego w mieście doktora. Zwłaszcza ten męski gość początkowo wydawał się pasować do wniosków lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok, który stwierdził, że zabójca musiał znać ludzką anatomię. Późniejszy brak zainteresowania śledczych tym mężczyzną sugeruje jednak, że musiał on mieć żelazne alibi na moment popełnienia zbrodni. Na ścianie przedpokoju przy drzwiach wejściowych oraz na ścianie w pokoju odkryliśmy ślady w kształcie lewej dłoni, swoim rozmiarem pasujące do ofiary. Powstały one wskutek silnego oparcia ręki o ścianę, tak jakby przytrzymywała ona drzwi przed kimś napierającym z zewnątrz. Ten ktoś musiał być jednak znacznie silniejszy od 17-latki, ponieważ ostatecznie udało mu się sforsować zarówno drzwi wejściowe do mieszkania, jak i następne drzwi oddzielające od siebie dwa pokoje. Na podstawie zebranych śladów milicjanci ułożyli prawdopodobny przebieg całego zajścia, kończącego się brutalnym zabójstwem. Po przegraniu walki z napastnikiem przy drzwiach wejściowych nastolatka uciekła do pokoju stołowego. Tam bezskutecznie próbowała zamknąć przed oprawcą drugie drzwi. Ciągnęła za klamkę w swoją stronę prawą ręką, jednocześnie lewą dłonią zapierając się o ścianie przy futrynie.
Tracąc siły, dziewczyna postanowiła uciec, a odbiegając od drzwi, przewróciła się i potłukła wazon. Zabójca gonił ją dookoła stołu. Gdy w końcu ją dopadł, zadał jej cios leżącą na stole butelką po piwie, tłukąc ją na jej głowie. Magda, próbując uciec do kolejnego pomieszczenia, przewróciła po drodze jedno z krzeseł. Tuż przed otwartymi drzwiami od balkonu wychodzącego na główną ulicę ponownie została dogoniona przez sprawcę. Wtedy otrzymała kilka kolejnych ciosów w głowę, już znacznie silniejszych niż ten pierwszy. Najpierw drugą butelką, a gdy ta się potłukła, ściągniętym ze stolika wazonem. W międzyczasie próbowała jeszcze walczyć o życie, o czym świadczył zdarty paznokieć, wyrwany guzik oraz rozerwany kołnierzyk. W końcu zakrwawiona upadła na podłogę, ale natychmiast poderwała się z niej. Próbowała uciec przed napastnikiem, ale ponownie upadła. Tym razem już nie była w stanie się podnieść, ponieważ straciła przytomność. Zabójca przeciągnął ciało na odległość około 3 metrów do sąsiedniego pokoju, którego okna wychodziły na podwórze. Ułożył je obok stołu i nożem z drewnianą rączką zadał ofierze 3 precyzyjne ciosy prosto w serce. Narzędzie zbrodni zostawił w ciele, a jej twarz i piersi przykrył ciemną poduszką z tapczanu, tak jakby nie mógł patrzeć na to, co właśnie zrobił. Po przesłuchaniu sąsiadów państwa Sobczaków, milicjanci wytypowali pierwszego podejrzanego. Wszystkie zeznania wspominały o tajemniczym mężczyźnie, którego widziano kilka razy na podwórzu kamienicy, w której mieszkała Magda. Wyglądał młodo, na nie więcej niż 19 lat. Ubrany był w ciemny garnitur, czarne buty i sięgający do kolan rozpięty zielony płaszcz. Miał średni wzrost, pociągłą, opaloną twarz. Czarne, proste i zaczesane do góry włosy. Wielkanocny poniedziałek 65-letnia Bronisława widziała, jak około 18 ten mężczyzna wszedł na podwórze ulicy Piotrkowskiej, a swoje kroki skierował prosto do klatki schodowej Sobczaków. Wyszedł 45 minut później, z płaszczem przewieszonym przez ramię i zniknął w bramie prowadzącej na główną ulicę. Jej zeznania potwierdziły inne sąsiadki. Jedna z nich, mieszkająca na tym samym piętrze co ofiara, widziała go 2 dni wcześniej, gdy o 21:00 podszedł do drzwi mieszkania Sobczaków. Chwilę przed nimi postał, jakby nasłuchiwał odgłosów dobiegających ze środka i nie pukając ani nie dzwoniąc do domowników, szybko wyszedł z kamienicy. Choć godziny jego wizyt nie pasowały do czasu śmierci ofiary oszacowanego przez lekarza, mieliśmy nadzieję, że człowiek ten może posiadać jakąś wiedzę na temat zabójstwa nastolatki. Jednocześnie zakładaliśmy, że mógł on być zabójcą, który na miejscu zbrodni pojawił się także we wtorek rano i tym razem nie został zauważony przez wciąż śpiących sąsiadów. Pojawiła się także inna hipoteza. Według niej mężczyzna w zielonym płaszczu był zwykłym złodziejem i włamywaczem. Posiadając informację o tym, że Stanisław Sobczak wyjechał z rodziną na świąteczny weekend, postanowił go okraść. Nie spodziewał się jednak, że w domu zostanie najmłodsza z jego córek. Dopiero po włamaniu zorientował się, że nastolatka była w domu. Wtedy spanikował i w obawie przed rozpoznaniem postanowił skutecznie uciszyć świadka. Po dokonaniu zabójstwa po prostu uciekł, niczego nie zabierając. Ale czy na pewno nie zabrał niczego z mieszkania? Wkrótce w całej Łodzi zaczęło huczeć od plotek mówiących, że Stanisław Sobczak był w posiadaniu kilku kilogramów złotych monet, głównie amerykańskich dolarów oraz carskich rubli. Aby nie musiał zdradzać śledczym ich nielegalnego pochodzenia, miał zataić przed milicją ich kradzież. Po tym, jak o zabójstwie córki właściciela fabryki czekoladek napisała łódzka prasa, milicjanci otrzymali wiele anonimowych listów od mieszkańców Łodzi. Większość z nich świadczyła o tym, że Stanisław nie cieszył się w mieście dobrą reputacją i sympatią. Na kolejne plotki nie trzeba było czekać długo. Niektórzy wskazywali, że śmierć jego córki miała być zemstą za nie do końca uczciwą działalność ojca podczas wojny. W toku śledztwa przyjęto 3 najbardziej prawdopodobne, zdaniem milicji, wersje.
Pierwsza mówiła o zwykłym włamaniu, w trakcie którego nastąpiła niezaplanowana wcześniej przez złodzieja zbrodnia. Druga o odrzuconym przez ofiarę adoratorze, który nie potrafił pogodzić się z odmową. Trzecią hipotezą stała się wersja zakładająca zemstę na ojcu dziewczyny. Przesłuchano kilkuset świadków. Wytypowano również 40 najbardziej podejrzanych mężczyzn. Jednak po sprawdzeniu okazało się, że każdy z nich miał alibi, które skreślało go z listy potencjalnych zabójców. Nie udało się również ustalić tajemniczego mężczyzny w zielonym płaszczu, którego widziały sąsiadki Sobczaków. Milicjanci nie byli nawet pewni, czy mieszkał on w Łodzi. Nie pomogła nawet wysoka nagroda, jaką Stanisław Sobczak przeznaczył dla osoby, która pomoże śledczym rozwiązać zagadkę. Półtora roku po śmierci Magdy, 6 listopada 1963 roku, prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo, które od dłuższego czasu znajdowało się w martwym punkcie. Wiarę na schwytanie zabójcy stracili nawet rodzice ofiary. I nagle, 10 lat później, niespodziewanie nastąpił przełom, a zamknięte śledztwo ponownie otwarto. W roku 71 na karę 10 lat więzienia skazany został Wojciech K., łódzki włamywacz należący do tzw. grupy inżynierów. Tak milicjanci nazwali gang złodziei, złożony z kilkunastu studentów oraz uczniów starszych roczników szkół średnich. Dokonywali oni na terenie Łodzi licznych włamań za pomocą podrobionych przez siebie kluczy. Dwa lata później do milicjantów zajmujących się sprawą zabójstwa Magdy zgłosił się niejaki Eugeniusz A., więzień dzielący cele z Wojciechem K. Mężczyzna ten poinformował nas, że odsiadujący z nim swój wyrok były członek grupy inżynierów wielokrotnie przechwalał się zarówno jemu, jak i innym więźniom, że to właśnie on miał coś wspólnego z głośnym zabójstwem nastolatki, którego nigdy nie schwytaliśmy. Jeszcze tego samego dnia postanowiliśmy przesłuchać podejrzanego. Choć podczas przesłuchania Wojciech K. nie przyznał się bezpośrednio do zabójstwa, zeznał, że razem z kolegą brał udział we włamaniu do mieszkania Sobczaków w ten wielkanocny poniedziałek w 1962 roku. I to właśnie on uderzył wazonem nieznaną mu kobietę, której nie spodziewali się zastać na miejscu. Znali Magdę, a ona znała ich. Kilka dni wcześniej, podczas wspólnej zabawy tanecznej w Młodzieżowym Domu Kultury, ukradli jej klucze z torebki, które po odciśnięciu w plastelinie oddali. Odcisk wykorzystali do dorobienia ich kopii. Od niejakiego Piotra, poznanego na tej samej zabawie, dowiedzieli się, że Sobczaków nie będzie podczas świąt. Uznali, że to idealna okazja do dokonania włamania i okradzenia bogatego przemysłowca. Wojciech K. oznajmił milicjantom, że tuż po obezwładnieniu dziewczyny spanikował i uciekł z mieszkania, zostawiając z ofiarą swojego kolegę, Marka H. I to on miał zabić nastolatkę. Sprawca zabójstwa nie mógł jednak niczego potwierdzić, ponieważ, jak podaje Anna Grączewska z Gazety Pomorskiej, nie żył on już co najmniej od kilku miesięcy. Prawdziwość tych słów śledczy postanowili sprawdzić badaniem za pomocą wykrywacza kłamstw. I wtedy okazało się, że podejrzany mówił prawdę. Jesienią 73 roku wydawało się, że sprawa w końcu się wyjaśni. Podejrzany przyznał się do współudziału w zbrodni, a do tego wskazał prawdziwego zabójcę. Łódzka prokuratura wierzyła, że sprawa głośnej zbrodni zostanie ostatecznie wyjaśniona. Jednak w trakcie przygotowywania do procesu okazało się, że nic nie było takie, jak się początkowo wydawało. Weryfikacja słów podejrzanego uzmysłowiła śledczym, że o zabójstwie Magdy wiedział on tylko tyle, ile wcześniej napisano w gazetach. W trakcie swoich zeznań nie potrafił on dokładnie opisać ani pokoju, w którym zaatakował ofiarę, ani przedmiotu, którym ją uderzył. Tłumaczył to doznanym szokiem i czasem, jaki upłynął od tych wydarzeń. Dodatkowo matka dziewczyny zeznała, że jej córka nigdy nie miała torebki, więc podejrzany nie mógł wyciągnąć z niej kluczy od mieszkania. Nie tylko to się nie zgadzało.
Wojciech K. twierdził, że włamanie zakończone zabójstwem miało miejsce w poniedziałek wielkanocny. Taką datę śmierci Magdy podały ówczesne dzienniki oraz opublikowane w prasie nekrologi. Tymczasem sekcja zwłok wykazała jednoznacznie, że śmierć dziewczyny nastąpiła dopiero następnego dnia. Odnaleziono również mężczyznę o imieniu Piotr. Zeznał on, że choć znał Magdę z widzenia, nie wiedział, że pochodzi ona z rodziny Sobczaków. Co więcej, w ogóle nie znał tej rodziny, więc nie mógł jej wskazać włamywaczom jako potencjalnego celu. Dodatkowo, Piotr nigdy nie brał udziału w zabawach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, co potwierdziły osoby z jego najbliższego otoczenia. W grudniu 1973 roku Wojciech K. poprosił śledczych o przeprowadzenie z nim nowego przesłuchania. W jego trakcie odwołał swoje wcześniejsze przyznanie się do współudziału w zabójstwie. Tym razem twierdził, że opowiadając o tej zbrodni swojemu koledze z celi, jedynie fantazjował, aby zrobić na nim dobre wrażenie. O całej sprawie wiedział bardzo dużo, ale jedynie z relacji prasowych, które swego czasu namiętnie czytał. Oblany przez niego test na wykrywaczu kłamstw sprawił, że przeszedł załamanie nerwowe i dlatego do wszystkiego się przyznał. Byli oczywiście i tacy, którzy uważali, że Wojciech K. mógł być prawdziwym zabójcą, którego po latach ruszyło sumienie. Przyznał się jednak wyłącznie do współudziału w zbrodni, ponieważ bał się grożącej mu kary śmierci. Dlatego do całej wersji zdarzeń wprowadził nieżyjącego już kolegę, którego obarczył winą za pozbawienie życia 17-latki. Zbyt duże rozbieżności pomiędzy jego słowami a ustalonymi faktami sprawiły, że łódzka prokuratura nigdy nie uwierzyła w taką hipotezę. Ostatecznie wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej dla miasta Łodzi 29 marca 1974 roku postanowił zamknąć śledztwo prowadzone przeciwko Wojciechowi K., o czym możemy przeczytać w postanowieniu o umorzeniu śledztwa. Oceniając zebrane dowody w sprawie, stwierdzić należy, że są one niewystarczające do postawienia w stan oskarżenia Wojciecha K. o zabójstwo bądź współudział w zabójstwie Magdaleny Sobczak, a przez to postanawia umorzyć śledztwo przeciwko podejrzanemu. Tym samym jedno z najgłośniejszych i najbardziej zagadkowych zabójstw dokonanych w powojennej Łodzi pozostało niewyjaśnione. Pewna jest w zasadzie tylko tożsamość ofiary i przyczyna jej śmierci. Nieznany jest motyw zabójstwa ani tożsamość sprawcy. I nawet jeśli kiedykolwiek udałoby się ustalić jego nazwisko, to zabójca nigdy już nie odpowie za swój czyn, ponieważ ta sprawa uległa przedawnieniu. Tajemniczy młody mężczyzna w zielonym płaszczu nigdy nie został zidentyfikowany. Otwarte więc pozostaje pytanie, czy był on prawdziwym zabójcą. A może jedynie cichym adoratorem nastolatki, który przychodząc do miejsca jej zamieszkania, chciał się jedynie spotkać z miłością swojego życia. Świadkowie zeznali, że w 1962 roku nie mógł mieć więcej niż 20 lat. Dziś, jeżeli nadal żyje, ma około 80. Czy mieszka w Łodzi? A może już dawno wyjechał do innego miasta lub do innego kraju? Czy kiedykolwiek zdecyduje się ujawnić, w jakim tak naprawdę celu pojawił się tamtej Wielkanocy w nieistniejącej już dziś kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej? A może, zanim umrze, wcześniej powodowany wyrzutami sumienia, przyzna się do popełnienia tej okrutnej zbrodni i zdradzi swój prawdziwy motyw? Nie można tego wykluczyć, choć oczywiście z każdym kolejnym rokiem szanse na to są coraz mniejsze. A przecież równie dobrze już dawno ten człowiek w zielonym płaszczu mógł swoją tajemnicę zabrać ze sobą do grobu. Pijany żołnierz z Legnicy. Po zakończeniu II wojny światowej Legnica na mocy postanowień konferencji w Poczdamie znalazła się w granicach Polski. Po wysiedleniu z tego miasta ludności niemieckiej, swoją uwagę na Legnicę zwróciły władze radzieckie. Głównie z powodu bardzo dobrze zachowanych po niemieckich obiektów wojskowych. Zabudowania idealnie nadawały się do ulokowania w tym mieście dużego garnizonu wojsk Armii Czerwonej.
Na portalu Legnica możemy przeczytać, że od tego czasu w mieście stale przebywało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Z tego powodu przez niektórych Legnica nazywana była Małą Moskwą. Wojska radzieckie do swojej wyłącznej dyspozycji zajęły około 1200 obiektów. Stanowiło to ponad 30% jego przedwojennej zabudowy. Najokazalsze budynki użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, sądy i urzędy oraz obiekty sportowe znalazły się we władaniu Rosjan. Tereny przez nich zajęte stały się niedostępne dla polskiej ludności. Wejścia do nich strzegli uzbrojeni w karabiny maszynowe wartownicy. W roku 68 jednym z takich wartowników został 19-letni żołnierz, szeregowy Swiatosław Aleksandrowicz Kriukow. Kilka miesięcy wcześniej został on skierowany do Legnicy w celu odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Pobyt w Polsce bardzo mu się spodobał. W Związku Radzieckim nie miał przed sobą praktycznie żadnych perspektyw. Skończył zaledwie podstawówkę i to z trudem. Do tego, pomimo swojego młodego wieku, zmagał się już z dość poważnym alkoholizmem. Wybawieniem dla niego stał się pobór do wojska. W Polsce co prawda także nie groziła mu żadna spektakularna kariera, ale przynajmniej ludzie inaczej go traktowali. Koledzy z warty bardzo go lubili. Zresztą nic w tym dziwnego, bo przecież zawsze miał przy sobie butelkę jakiegoś zdobycznego alkoholu. Dodatkowo, gdy przechadzał się ulicami miasta, ubrany w mundur, obowiązkowo z zarzuconym na ramię kałasznikowem, zwykli Polacy okazywali mu szacunek. To nic, że był on najczęściej sztuczny i wymuszony. Przecież nawet na taki szacunek Swiatosław nie mógł liczyć w swoim kraju. W Legnicy, to co innego, był w końcu przedstawicielem bratniego narodu i wielkiego sojusznika Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mieszkańcy miasta doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że okazanie wrogości radzieckim żołnierzom mogło mieć dla nich bardzo przykre konsekwencje. Lepiej więc było żyć w zgodzie z ruskimi. Tym bardziej, że czasami za butelkę najtańszego wina można było od nich dostać niezły sprzęt lub nawet dobrej jakości zegarek. Nie tylko w Legnicy. Do bardzo podobnych sytuacji dochodziło także w wielu innych miastach, w których stacjonowali wtedy radzieccy żołnierze. Epoka gomułkowska to były naprawdę ciężkie czasy. Smutna i biedna. Ludziom się nie przelewało. Władze więcej nam zabraniały niż pozwalały. Dla niektórych z nas kontakty z ruskimi były niezłą okazją do podratowania niezwykle skromnego domowego budżetu. Za dobry bimber można było od oficera dostać nawet trochę złota. Wielu z nas mówiło wówczas, że jeśli nie możesz pokonać wroga, to udawaj, że się z nim przyjaźnisz. Tak też próbowaliśmy robić. Szeregowiec Swiatosław Aleksandrowicz Kriukow nie był oficerem, więc nie miał złota na wymianę. Nie za wiele miał też pieniędzy. Miał za to coś innego. Coś, co pozwalało mu w łatwy sposób zdobyć pożądany przez niego i jego kolegów alkohol. Był to urok osobisty oraz łatwość nawiązywania kontaktów towarzyskich. Miał też wyjątkowego nosa do trafiania w miejsca, gdzie odbywały się suto zakrapiane imprezy. Gdy w mroźną sobotę 14 grudnia o 18 obejmował swoją dwugodzinną wartę przy głównej bramie radzieckiego garnizonu, wiedział już, że po zakończeniu warty wyskoczy z koszar na miasto. Chciał napić się polskiej wódeczki. Jako że swoją służbę rozpoczął już w stanie wyraźnego upojenia, po zejściu z pierwszej zmiany uznał, że już dłużej nie może czekać. Zamiast pójść do miejsca zakwaterowania, aby tam poczekać na kolejną zmianę, szeregowy pozostał na swoim posterunku. Z kolegą skończył trunek, który został im jeszcze w butelce. Półtorej godziny później Kriukow postanowił samowolnie opuścić koszary. Zamierzał znaleźć coś do picia. I to jak najszybciej, aby zdążyć na swoją zmianę, rozpoczynającą się dokładnie o północy. Poprawił czapkę, uszatkę, a na ramię zarzucił swojego kałasznikowa.
Wartownikowi, z którym kilka minut wcześniej raczył się alkoholem, powiedział, że musi się udać do komendantury, odebrać nowe buty. Przekraczając bramę, miał przy sobie cztery wypełnione nabojami magazynki. Dwa swoje i dwa należące do kolegi. Zabrał mu je, gdy się żegnali, a pijany wartownik w ogóle nie zdawał sobie z tego sprawy. Po wyjściu z koszar poszedł w prawo dzisiejszą Aleją Rzeczypospolitej. Po kilkudziesięciu metrach skręcił w lewo w ulicę Bielańską. Kierując się na północny zachód ulicą Wodną, minął rzekę Kaczawę oraz Park Miejski. Ulicą Rejmonta dotarł do ulicy Powstańców Śląskich. Dochodziła 22, gdy skręcił w prawo. Trasę długości 2 km pokonał w 30 minut. W czasie, gdy pijany radziecki szeregowiec przemierzał Legnicę w poszukiwaniu okazji do wypicia, w kamienicy przy ulicy Powstańców Śląskich 5 trwała wesoła impreza. Od godziny 15:00 18-letni Stanisław gościł w mieszkaniu swoich koleżanek, Barbary i Janiny. Razem wypili 3 butelki wina. Krótko po 18:00 Barbara opuściła lokal. Na jej miejsce Staszek przyprowadził kolegę. Jako że Wiesiek nigdy nie przechodził w gości z pustymi rękami, na stole od razu pojawiły się kolejne butelki. O 22:00 mężczyźni wyszli z mieszkania, aby zapalić papierosa i trochę się przewietrzyć. Stali w otwartej bramie, gdy niespodziewanie podszedł do nich nietrzeźwy młody żołnierz z bronią na ramieniu. Wiesiek nie rozumiał, o co ich zapytał. Nie znał rosyjskiego. Staszek mówił w tym języku doskonale, ponieważ urodził się w Związku Radzieckim. Jego matka Walentyna była polską lekarką, mieszkającą po wojnie w Związku Radzieckim. Tam wyszła za mąż za Polaka Władysława, tam też w roku 1950 urodziła syna Stanisława. Kilka lat później kobieta opuściła męża i z dzieckiem wyjechała do Polski. Zamieszkała w Legnicy, gdzie dostała pracę jako przyzakładowa lekarka w zakładach dziewiarskich Milano. Nigdy się nie rozwiodła, więc w dokumentach nadal figurowała jako mężatka. Staszek przetłumaczył, że żołnierz prosił o papierosa. Wiesiek, nie wiadomo czy z dobroci serca, czy bardziej ze strachu, dał mu aż 4. Po odpaleniu i zaciągnięciu się, szeregowy Kriukow zapytał wprost, czy znają jakieś dobre miejsce, w którym można się napić wódki. Jako że na imprezie w kamienicy dostępne było tylko wino, Staszek zaproponował, że mogą pójść do niego. Miał w domu wódkę, a jego matka nigdy nie miała nic przeciwko odwiedzającym go gościom. Żołnierz natychmiast się zgodził. Staszek kazał mu chwilę poczekać. Musiał tylko wrócić do mieszkania po kurtkę i pożegnać się z Janiną. Wiesiek nie zamierzał spędzić reszty wieczoru w polsko-radzieckim towarzystwie, więc grzecznie się pożegnał i wrócił do domu. Spieszył się przy tym tak bardzo, że sam nie zabrał własnej kurtki. Nie chcąc zostawić żołnierza samego w bramie, Staszek zabrał go ze sobą na górę. Gdy się ubrał, Kriukow poprosił o szklankę wody. Janina podała mu ją, jednocześnie uważnie obserwując nieznajomego. Jej spostrzeżenia znalazły się później w milicyjnej dokumentacji. Kobieta zeznała, że Stanisław przyszedł do niej z żołnierzem Armii Radzieckiej, który posiadał przy sobie pistolet maszynowy. Był w wieku około 25 lat, szczupłej budowy ciała, średniego wzrostu. Ubrany w płaszcz wojskowy, przepasany pasem. Obydwaj opuścili jej mieszkanie, nie mówiąc nawet dokąd idą. Od tego momentu już ich więcej nie widziała. Zanim wyszli, Staszek poprosił Janinę o zwrot pieniędzy, które jej wcześniej dał. Miała mu je przechować, ponieważ były one przeznaczone na prezent urodzinowy dla jego matki. Nie chciał ich mieć przy sobie, bo bał się, że je wyda na jakieś głupstwa. Widocznie uznał, że napicie się z przedstawicielem bratniego narodu do takich głupstw nie należało. Do urodzin Walentyny pozostał ponad miesiąc. Wystarczająco długo, aby uzbierać parę złotych.
Czy tak właśnie pomyślał, chowając do kieszeni 100 złotych? Możemy dziś jedynie przypuszczać, że Staszek nie zamierzał tamtego wieczoru oszczędzać. Kwota, jaką dysponował Stanisław, odpowiadała ówczesnej przeciętnej dniówce osoby pracującej na pełen etat. Niewiele. Nic więc dziwnego, że już godzinę później mężczyźni wrócili do mieszkania Janiny po dodatkowe fundusze. Pomimo stukania do drzwi, nikt im jednak nie otworzył. Po wyjściu z bramy natknęli się jeszcze na wracającą do domu Barbarę. Staszek powiedział jej, że ostatnią godzinę spędzili w lokalu o nazwie Marago, dodając przy tym, że następnym punktem na ich mapie sobotniego picia będzie mieszkanie Staszka na ulicy Wrocławskiej 7. Mężczyźni dotarli tam około północy. Jego matka jeszcze nie spała. Wojciech Kondusza w książce Mała Moskwa, Rzecz o radzieckiej Legnicy, twierdził, że kobieta słyszała, jak do domu wrócił jej syn. Jednak nie potwierdzają tego akta sprawy, które na ten temat po prostu głucho milczą. Nawet jeśli tak było, to prawdopodobnie Walentyna nie była świadoma, że Staszek przyprowadził do mieszkania nowo poznanego towarzysza. Natomiast dalsze wydarzenia zostały zrekonstruowane przez ówczesnych śledczych z dość sporą dokładnością. Około w pół do drugiej w nocy do jej pokoju wszedł syn, ubrany w podkoszulek, spodnie i skarpetki. Był pijany. Zapytał matkę, gdzie jest Janina. Twierdził, że z nią przyszedł, ale nie mógł jej znaleźć, bo zaginęła gdzieś w mieszkaniu. Poprosił o pomoc w jej odnalezieniu. Wtedy Walentyna ubrała szlafrok, przeszukała kuchnię, łazienkę i spiżarnię. Wyjrzała też na klatkę schodową, ale nigdzie nie znalazła dziewczyny. Sprawdzając każde możliwe pomieszczenie, w końcu otworzyła drzwi do pokoju Stasia. Nagle zdębiała i stanęła jak wryta. Na stojącym w rogu łóżku siedział radziecki żołnierz. Dopiero po kilku sekundach Walentyna zorientowała się, że celował do niej z karabinu. Na pytanie kobiety, co on tutaj robi, szeregowiec odpowiedział, że przyszedł wypić wódkę z jej synem. Wtedy kobieta zapytała, dlaczego do niej celuje. Usłyszała, że to tylko takie żarty. Po jej uwadze, że nie należy tak żartować, trzymając w rękach broń, żołnierz powtórzył, że to przecież tylko żarty. Jednocześnie poprosił, aby zawołała swojego syna. Tak też zrobiła. Gdy po chwili do pokoju wszedł Stanisław, na jego widok żołnierz poderwał się z łóżka i przeładował broń. Następnie, mierząc w jego pierś, wydał głośną komendę, charakterystyczną dla wartowników. Stać! Nie ruszać się! Zdecydowanym ruchem rozkazał Walentynie posadzić jej syna na krześle stojącym przy drzwiach. Matka była przerażona. Zapytała 18-latka, o co tutaj chodzi. Chłopak uspokoił matkę. Mówił, że nic się nie dzieje. Że jego kolega tak sobie tylko żartuje. Jednak twarz radzieckiego żołnierza w dalszym ciągu nie zdradzała nawet najmniejszych oznak rozbawienia. Gdy tylko Stanisław zrobił krok w jego stronę, padło kolejne ostrzeżenie. Stój i nie ruszaj się, bo będę strzelać. Wraz z wykrzyczeniem ostatniej sylaby tej komendy padł strzał. Trafiony w pierś Stanisław upadł na podłogę. Zanim znieruchomiał, zdążył jeszcze wyszeptać, że on tak tylko żartuje. Wtedy padło kilka kolejnych strzałów, tym razem w stronę kobiety. Walentyna upadła w korytarzu, tuż za drzwiami. Leżąc w kałuży własnej krwi, widziała, jak radziecki żołnierz podszedł do jej nieprzytomnego syna, wycelował w niego i wystrzelił, kwitując to stwierdzeniem, że on przecież tylko żartuje. Wychodząc z mieszkania na klatkę schodową, Kriukow, nawet się nie odwracając, krzyknął do ciężko rannej kobiety, że jej synowi nic nie będzie. Gdy w mieszkaniu rozgrywała się tragedia niewinnych ofiar, niemal tuż pod ich oknami przechodzili funkcjonariusze legnickiej milicji obywatelskiej, pełniący w tym czasie swój dyżur patrolowy.
Zaalarmowani odgłosem wystrzałów z broni automatycznej, natychmiast wbiegli do kamienicy. Będąc mniej więcej w połowie słabo oświetlonych schodów prowadzących na półpiętro, natknęli się na uciekającego w ich stronę uzbrojonego w karabin radzieckiego żołnierza. Milicjanci nie mieli wiele czasu na reakcję. Pierwszy na drodze Kriukowa stanął plutonowy Kazimierz Olewicz. Rosjanin oddał w jego stronę kilka strzałów, ale nie trafił. Polak chwycił ręką za lufę Kałasznikowa, próbując obezwładnić napastnika. W trakcie ich szamotaniny padł kolejny strzał, raniący milicjanta w lewe udo. Plutonowy Olewicz spadł ze schodów, a po uderzeniu głową o posadzkę stracił przytomność. Nadbiegający za Olewiczem Horst Nicko, będący członkiem ORMO, czyli Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, został postrzelony w lewą dłoń. Natychmiast się wycofał i wybiegł z budynku. Widząc na schodach zakrwawionego milicjanta, a jednocześnie sam będąc rannym, postanowił czym prędzej powiadomić pogotowie ratunkowe. Dwaj inni milicjanci, kapral Tadeusz Kamiński oraz kapral Zdzisław Lickiewicz, zginęli na miejscu. O 11:30 dyżurny MO w Legnicy odebrał telefon od jednej z mieszkanek kamienicy przy ulicy Wrocławskiej 7, że w budynku tym słychać było wystrzały z broni palnej. Niedługo później do lekarza pogotowia ratunkowego zgłosił się ranny funkcjonariusz, który poinformował, że pod wskazanym adresem mogą znajdować się ranni lub zabici. Na miejsce natychmiast udała się grupa funkcjonariuszy. Na klatce schodowej natknęli się na leżące w kałuży krwi martwe ciała dwóch milicjantów. Obok nich znajdował się trzeci, wciąż żyjący, choć nieprzytomny. W wyniku oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że zwłoki kaprala Kamińskiego leżały głową w dół i piersią na podeście półpiętra. Reszta jego ciała znajdowała się na schodach. Zwłoki Lickiewicza leżały niżej, w pozycji na wznak. Nogi na stopniach schodów, reszta ciała na posadzce korytarza. Ten obraz doskonale ukazują czarno-białe zdjęcia z miejsca zbrodni, które zostały zrobione podczas oględzin. Uwieczniono na nich także zwłoki 18-letniego Stanisława. Chłopak leżał na wznak, na podłodze w swoim pokoju, z rękami w górze. Jego podciągnięty do góry biały podkoszulek odsłonił ciemne punkty widoczne z prawej strony brzucha. Prawdopodobnie były to dziury po kulach, które pozbawiły go życia w tak młodym wieku. Na schodach znaleziono wojskową czapkę-uszatkę, będącą częścią radzieckiego umundurowania. Wokół pełno było łusek z Kałasznikowa. Na pierwszym piętrze, w przedpokoju mieszkania numer 1, leżała ciężko ranna Walentyna. Nieco dalej, w pokoju, znaleziono jej martwego 18-letniego syna. O całej sprawie dowiedziałem się od Dominiki, słuchaczki podcastu. Tadeusz Kamiński, czyli jeden z zabitych milicjantów, był dziadkiem jej chłopaka. Pamięć o jego przodku wciąż jest żywa w ich domu i cała historia stale powraca we wspomnieniach członków całej rodziny. To właśnie od nich otrzymałem materiały, na podstawie których zrealizowałem ten odcinek. Zależało im na tym, aby wrócić do tego tematu i o wszystkim przypomnieć. Tym bardziej, że wnuk Tadeusza Kamińskiego poszedł w ślady dziadka i też został policjantem, podobnie jak jego dziewczyna, Dominika. Na komendzie pracuje także córka tragicznie zmarłego funkcjonariusza, którą pragnę teraz serdecznie pozdrowić. Wiem, że także jest wierną słuchaczką podcastu. Widać więc, że w tej rodzinie wciąż kontynuowana jest pewna tradycja. Pomimo trudnej historii, młode pokolenie dziś również służy i pomaga nam, obywatelom. Informacje o prywatnym życiu kaprala Tadeusza Kamińskiego, zarówno tym prywatnym, jak i zawodowym, nigdy nie przedostały się do opinii publicznej. W chwili swojej śmierci miał zaledwie 26 lat. Urodzony na Kresach, po wojnie przeniósł się na ziemię odzyskane, do Legnicy. W milicji służył od 10 miesięcy. Zbyt krótko, aby nabrać odpowiedniego doświadczenia w tego typu dramatycznych interwencjach. A mimo to, ryzykując własnym życiem, bez zbędnej zwłoki, bohatersko wdarł się do budynku, z którego padły strzały. Nie wiedział, czy ktoś odniósł rany, czy ktoś może zginąć.
Kierowany poczuciem służbowego obowiązku, postanowił za wszelką cenę nieść pomoc potencjalnym ofiarom, ale najpierw próbował ująć nieobliczalnego napastnika i zapłacił za to najwyższą cenę. Jego żona Danuta straciła męża, a 6-miesięczna córeczka Beata ukochanego tatusia. Horst Nicko po opatrzeniu dłoni wrócił na ulicę Wrocławską, gdzie przyłączył się do grupy milicjantów przeczesujących okolice w poszukiwaniu sprawcy strzelaniny. Wchodząc do ciemnej bramy pod numerem 11, podporucznik Grodzki natknął się na ciało mężczyzny. Natychmiast zawiadomił swoich kolegów. Po oświetleniu tego miejsca okazało się, że w kałuży krwi leży radziecki żołnierz. Tuż obok niego znajdował się karabin, z którego Kriukow zastrzelił 3 osoby, a 3 inne ranił. Sekcja zwłok radzieckiego szeregowca potwierdziła przypuszczenia polskich milicjantów. U zmarłego obywatela Kriukowa stwierdzono 2 rany postrzałowe głowy, obie na wylot z licznymi pęknięciami czaszki i uszkodzeniem mózgu. Obrażenia te spowodowane zostały przez broń palną. Oba strzały oddano z przełożenia lub bardzo bliskiej odległości. Rany te zmarły zadał sobie sam z karabinu automatycznego Kałasznikowa ustawionego na ogień ciągły. W chwili śmierci szeregowy Swiatosław Aleksandrowicz Kriukow miał we krwi 2,4 promila alkoholu. Wojciech Kondusza w książce Mała Moskwa, rzecz o radzieckiej Legnicy, zwrócił uwagę, że jeszcze tej samej nocy, natychmiast po zabraniu przez polskie służby ciał zabitych i rannych, w kamienicy pojawili się radzieccy żołnierze. W ekspresowym tempie wyczyścili całą klatkę schodową. Dodatkowo załatali w ścianach wszystkie dziury po kulach, a wnętrze dokładnie przemalowali. Gdy odjechali, klatka schodowa przy ulicy Wrocławskiej 7 wyglądała jak zupełnie nowa. Następnego dnia dowódca radzieckiego garnizonu w Legnicy osobiście złożył rodzinom zmarłych milicjantów kondolencje. Polegli funkcjonariusze zostali pośmiertnie odznaczeni, a ich pogrzeb zgromadził tłumy mieszkańców. Do dziś zachowały się zdjęcia z ich pogrzebu. Uwieczniony na nich pogrążony w smutku tłum mieszkańców Legnicy żegna bohaterów. Na drewnianym krzyżu, tuż nad figurą ukrzyżowanego Chrystusa, wisi portretowe zdjęcie Kamińskiego. Właśnie takim go wszyscy zapamiętają. Spokojnego, kochającego, oddanego rodzinie i Polsce, której służył. Ktoś może powie, ale to była Polska komunistyczna, zła, pełna wynaturzeń i cierpienia. Być może, ale to była jedyna Polska, w jakiej mógł on wówczas żyć, jak wszyscy nasi dziadkowie. Ojczyzna, której Tadeusz Kamiński służył, bo ktoś musiał dbać o bezpieczeństwo zwykłych obywateli. Ojczyzna, której służąc oddał własne życie. Przy jego grobie, pełnym białych kwiatów, stoi rozpaczona rodzina, zupełnie nierozumiejąca, dlaczego musiało dojść do tej bezsensownej tragedii. Zastanawiająca się pewnie, kto tak naprawdę był winny śmierci ich synów, mężów, ojców. Czy tylko pijany sowiecki sołdat? A może także władze, które robiły wszystko, aby radzieccy żołnierze czuli się w naszym kraju bezkarnie? Czy to dobrze, że milicjanci, narażając własne życie, wbiegli do tego budynku? Czy lepiej mieć w rodzinie żywego tchórza, czy martwego bohatera? Te trudne pytania tak naprawdę nigdy nie ucichną. Po tragicznej śmierci kaprala Tadeusza Kamińskiego, jego żona zwróciła się do pełnomocnika rządu PRL do spraw pobytu wojsk radzieckich w Polsce o wypłatę należnego jej odszkodowania. Jej prośbę rozpatrywano prawie rok, ale ostatecznie wdowa otrzymała takie odszkodowanie. Jednocześnie jego córce przyznano rentę. Przez ponad 20 lat Danuta Kamińska samotnie wychowywała swoją córkę. Za każdym razem, gdy zwracała się do byłych przełożonych zmarłego męża z prośbą o pomoc, była odprawiana z kwitkiem, ponieważ nikt nie chciał narazić na szwank dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim.
Zdaniem ówczesnych władz, przypomnienie o tej sprawie byłoby jawnym działaniem antyradzieckim i podważeniem wielkiej przyjaźni pomiędzy dwoma sojuszniczymi narodami. Śledczym nigdy nie udało się ustalić prawdziwych motywów, jakimi kierował się Kriukow, zabijając 18-letniego Stanisława i ciężko raniąc jego matkę. Ostatecznie, nieco ponad 2 miesiące później, śledztwo zostało oficjalnie umorzone. Uznano, że żołnierz po zastrzeleniu 3 osób i zranieniu 3 innych sam odebrał sobie życie. Ale czy na pewno? Bardzo szybko umorzono śledztwo i na temat tej sprawy polskie władze nabrały wody w usta. Dziś można to tłumaczyć próbami zapobiegnięcia pogarszania się stosunków pomiędzy polskimi mieszkańcami Legnicy, a przebywającymi w tym mieście żołnierzami radzieckimi, którzy i tak nie cieszyli się dobrą reputacją. Ale opinia publiczna i tak wiedziała swoje. Milczenie władz stało się idealnym paliwem do powstania najróżniejszych plotek i teorii spiskowych. Wkrótce ludzie zaczęli powtarzać między sobą najróżniejsze zasłyszane gdzieś na ulicy historie. Jedna z nich mówiła, że sprawca wcale nie popełnił samobójstwa, a jego śmierć została upozorowana przez Rosjan, aby uniknąć skandalu. Ktoś miał nawet widzieć Kriukowa, jak wchodził do budynku radzieckiej komendantury wojskowej. Niektórzy opowiadali później, że tak naprawdę ten żołnierz był nieślubnym synem Walentyny. Kobieta miała go porzucić zaraz po urodzeniu. Po latach przypadkowo trafił on do Legnicy. Jakimś trafem odnalazł swoją biologiczną matkę. Odwiedził ją, aby nawiązać kontakt, ale po tym jak został przez nią odrzucony, postanowił się zemścić. Pojawiła się nawet wersja mówiąca o tym, że w rzeczywistości 18-letni Stanisław poznał Swiatosława kilka miesięcy wcześniej. Mężczyźni mieli ze sobą handlować, a w sobotę 14 grudnia spotkali się w mieszkaniu ofiary, aby załatwić jakiś szemrany interes. Coś jednak poszło nie tak i pijany radziecki żołnierz poczuł się oszukany przez Polaka. W odwecie zastrzelił swojego wspólnika, a jego matkę ciężko ranił. Rodzina zabitego kaprala Kamińskiego zwraca również uwagę na jeszcze jedną tajemnicę. Potomkowie poległego milicjanta nie są do końca przekonani, czy radziecki żołnierz rzeczywiście popełnił samobójstwo. Powołując się na zdjęcie, jakie zostało zrobione jego zwłokom, sugerują, że prawda o jego śmierci może być zupełnie inna. Broń miała leżeć zbyt daleko od jego ciała. Pytają więc, czy możliwy był aż tak silny odrzut, który odrzucił karabin kilka metrów dalej, w przeciwny kąt pomieszczenia. Czy mocno pijany żołnierz dałby radę strzelić sobie w głowę z długiej broni, przystawiając jej lufę do lewej skroni i jednocześnie pociągnąć za spust, trzymając karabin w tak niewygodnej pozycji? Czy nie łatwiej byłoby mu strzelić sobie w głowę, przystawiając lufę na przykład pod brodę? Może ktoś mu w tym pomógł? Rodzi się tylko pytanie, kto miałby to być? Jego radzieccy przełożeni? Którzy podobno na miejscu zbrodni pojawili się jeszcze przed polskimi milicjantami? Na te pytania prawdopodobnie nigdy już nie poznamy odpowiedzi. Żadnej z tych wersji oczywiście nie można ze stuprocentową pewnością wykluczyć. Nie ma jednak dowodów na to, że prawda o tych tragicznych wydarzeniach z grudnia 1968 roku jest inna niż ta zawarta w milicyjnych aktach. A jeśli nie ma dowodów, możemy tylko spekulować. Bez tych dowodów żadna plotka nigdy nie stanie się faktem, nawet ta najbardziej prawdopodobna. Choć niewątpliwie rodziny ofiar radzieckiego żołnierza zasługują na poznanie prawdy o tych tragicznych wydarzeniach. Odcinek powstał w oparciu o akta osobowe kaprala Tadeusza Kamińskiego, legnickiego milicjanta zastrzelonego przez radzieckiego żołnierza. Wykorzystano również informacje zawarte w książce Mała Moskwa Wojciecha Konduszy oraz artykułach Gazety Legnickiej oraz portalu Legnica. Odcinek powstał na podstawie uzasadnienia wyroku i opinii sądowo-psychiatrycznej sprawy Antoniego Kosidły. Wykorzystane zostały również informacje opublikowane w Gazecie Wyborczej oraz w programie Archiwum Zbrodni zrealizowanym przez Telewizję Polską. Ten materiał powstał przy współpracy z Empik Go.
Odcinek powstał na podstawie książki Pita Walłucki autorstwa Adama Antczaka i Jarosława Warzechy oraz postanowienia prokuratury łódzkiej o umorzeniu śledztwa. Wykorzystano również artykuły opublikowane w Gazecie Pomorskiej, Dzienniku Łódzkim oraz na portalu Łódź Nasze Miasto.